Nie muszę, prawda? Nie, nie trzeba. Książki przeczytane, wszystko wiecie, ale dobra, kto przypadkiem nie wie? No bo tak się zdarza, no czasami, no... Kto nie panów, czytał? No, nie, no nie zwalajcie wszystkiego na panów. Są też panie, które mogą coś nie wiedzieć. No, będzie ciężko dzisiaj. Katarzyna Miller, polska psycholożka, psychoterapeutka, felietonistka, nauczycielka akademicka, pisarka, poetka. I jeszcze śpiewam. I śpiewasz, to wiemy. No, to wiemy. Zaprawiona w bojach, czyli terapiach indywidualnych i grupowych. No i od lat gości w waszych sercach, prawda? Wspiera nas książkami, dobrym słowem i uśmiechem. Dziękuję ślicznie, to wy jesteście w moim sercu. No, dobra, to przedstawienie mamy już za sobą. O, wszyscy się rzucili na wodę, nie dziwię się. Będę się tak trochę kręcić, trochę do tych tam z prawej, tutaj, tak główka. Tak, na szczęście mamy takie fotele, tak, że możemy się kręcić. Tak, fajnie. Jeszcze dla twojej informacji, tam nas nagrywają, bo biblioteka uważać jest... na każde słowo, tak? Nie na każde, no przecież. Jakbyśmy na każde mieli uważać, nie, to nie ja będzie... lubię mówić grubym słowem czasem, czy to można? Tak, fajnie. O to chodzi. Nie będę się cenzurowała. Super. Nie ma. Nie bierzemy jeńców dzisiaj w czasie tej rozmowy. Okej, okay, to jak nie bierzemy jeńców, to na początek grube pytanie. No. Piszesz o tym, mówisz o tym od lat. Jak żyć lepiej, jak być szczęśliwą, czy szczęśliwym? A czy ty jesteś szczęśliwa? Bywam. Bywam. Nikt nie jest cały czas szczęśliwy. To jest niemożliwe. To jest w ogóle myślenie ściętej głowy. Jest takie fajne powiedzenie. Nie można chcieć być bez przerwy szczęśliwym. To jest dla człowieka niemożliwe. Nasz los, nasza struktura, nasze wyposażenie ludzkie jest takie, że bywamy w różnych stanach i dzięki temu jesteśmy bogaci, dzięki temu jesteśmy specjalni. Każdy ma swój zestaw tych różnych takich, tak jak gobeliny, prawda, szyte, tkane różnymi kolorami, różnymi nićmi. Dlatego życie bywa zaskakujące, ciekawe. No to jak, co to znaczy szczęście bez przerwy? Czyli niby co? Niby co? Dla jednego leży na brzuszku, prawda, i śpi, dla innego co? Ktoś go głaszcze cały czas i w ten tyłeczek wystawiony całuje i liże i głaszcze i tam już jaki jesteś cudny. No ile kurde można, słuchajcie. No. Ja wiem, żebyśmy chciały, nie? Tak godzinkę, dwie, raz na tydzień, raz na trzy dni, ale wyobrażacie sobie bez przerwy? No, co to jest jeszcze szczęście dla ludzi? Co w ogóle jest szczęście? Siedzieć i patrzeć na przyrodę na przykład. Zgadzacie się? No też ile można, nie? No trzeba. Zachód słońca boski, cudownie te pojawiające się zielone listki. Albo ja lubię też listopad, wiecie, jak się te gałęzie spod tych liści zaczynają znowu wyłaniać. To jest taki przepiękny rysunek, taki chiński tuszem na niebie, nie? Takie niektóre drzewa przecież mają cudowny kształt. No, no to fajnie, też ile można. Wszystko jest... Prawda? Poza tym zobaczcie, boli nas ząb, nie? A potem nas przestaje boleć. Jezu, co za szczęście. Jaka to jest nagroda. Nie wiadomo za co, za ten ból. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nas bardzo dużo bolało po to, żeby potem przestawało. No ale też nas boli, no kupę rzeczy nas boli. Nie może nas nie obchodzić strata, nie może nas nie obchodzić żałoba, nie obchodzić to, że komuś bliskiemu się coś złego dzieje, że się coś nam nie spełniło. Rozczarowania, żal, strata, to wszystko jest fantastyczne w zestawieniu z tym, że jest ulga, że jest niespodzianka, że są fantastyczne zbiegi okoliczności, że są cudowni ludzie, że bywa miłość. Szczęście bywa. Są ludzie bardziej predestynowani, bardziej lubiący. No jak to słynne wszyscy wiedzą? No kurde, w ogóle wszystko wszyscy wiedzą. Tylko czasami trzeba to jeszcze sobie przypomnieć. Nie pół szklaneczki pustej, pół pełnej. No którzy są szczęśliwsi? No kurde, te same pół szklaneczki, cholera. A jedni szczęśliwsi, a drudzy nie, no. Te same pół, zobaczcie, tu puste, tu pełne, nie? Ta sama szklanka, czyli to samo życie, ziemia, ludzie wokół, albo Kraków, albo Warszawa, albo Polska, prawda? Albo ten dom, ta kamienica, ta rodzina, a jedni kurde potrafią,
mieć jakieś podejście do siebie i do innych takie lżejsze, nie? Z takim większym zaciekawieniem. O, na przykład to jest ogromna różnica. Jak ludzie są zaciekawieni, jak są otwarci, jak poszukują, to na pewno częściej znajdą szczęście. Czy w ogóle ono do nich przyjdzie? Ja bym też powiedziała, że ono przychodzi też, no. Powiedziałeś właśnie o tych osobach, które widzą szklankę do połowy pełną albo do połowy pustą. Co na to wpływa? Czy to jest kwestia wychowania, konstrukcji mózgu, chemii? I tu bym powiedziała, a chuj to wie, kto wie. Zaczyna się. Zaczyna się. Tego małego, młodego człowieka przepraszamy. O, słyszał nieraz. Był, no. Jest jakiś fajny mały człowiek. No był taki malutki, ale chyba mama uciekła z nim na chwilę. Potem mamusia będzie wiedziała, Pokémon to tam mówi. Tam jest, a to on jeszcze Słuchajcie, nie mówi. To jest odpowiedź przecież niemożliwa, bo... Owszem, wiem bardzo dużo, że ile to tam rzeczy się dzieje, prawda, z tego naszego wyposażenia, które przynosimy na świat, ile z naszego wychowania, ile później z tego, co nas spotyka, ale to, co człowiek z tym zrobi, to jest zagadka. Ja pracowałam z alkoholikami 20 lat i na początku, jak poszłam w te grupy, strasznie mi zależało, żeby oni przestawali pić, nie? No kropo, to przyszłam do tej roboty. Jedna z najważniejszych rzeczy w Polsce w ogóle, myślę, do dzisiaj zresztą. No i wiecie, tak miałam taką grupę, na przykład tacy różni, to wtedy większość jeszcze facetów się leczyła, teraz niestety dużo więcej kobitek też pije i dziewczyny nie róbcie tego, to tak jest na marginesie, nie warto naprawdę. No i tak ja taka byłam, wiecie, przejęta i się tak, o ten tak inteligentny, to on rozumie wszystko, ma żonę kochającą, fajne dzieci, ma robotę, warto mu nie pić. Co kurde wyłaził za bramę chlał. A inny był, słuchajcie, taki bez zębów, niech by 5 groszy za niego nie dał. No taka, wiecie, ostatnia już omechniołek męski, nie? Patrzeć, słuchajcie, 20 lat nie pije, jeszcze się wydostał, że tak powiem, na przewodniczącego tych tam federacji niepijących. No i co? Ja myślałam, Miller, nie masz nic na ten temat do powiedzenia. Ja nie wiem, co kto zrobi z tym, co dostanie. Są ludzie, którzy mają życie, wiecie, i kładzie im się tam po atłasie różne rzeczy. Nie. Kto inny dostaje w dupę i myśli sobie, Boże, jakie fascynujące jest to wszystko, co mnie spotyka. Jak fajnie dostaje w dupę, tak? Nie fajnie dostać w dupę, tylko jak fajnie coś z tym zrobić. Jak fajnie sobie poradzić. Jaki ja jestem fajny, nie? Jak ja sobie naprawdę poukładam, pozrozumiewam, nie? Popatrzę, posprawdzam, podpatrzę u ludzi. No po prostu cudownie. No są ludzie wyposażeni w to, że wiecie, kurde, tak cholera. O, na przykład nie piję 7 miesięcy, jeden mówił, to mi się kurde należy, mnie rodzina w karecie wodziła. Co? A kto przeprosi za to wszystko, co było przedtem? No ja już zrobiłem, co miałem zrobić, przestałem pić. No powinien dostać takiego kopa w dupę, nie? Że dopiero... No dobra, facetom się dostaje. No i słusznie, czasami. Słusznie. No ja będę ich bronił od czasu do czasu, także wybaczcie. A z jakimi najczęściej problemami kobiety się do ciebie zwracają? Bo to jednak... Z facetami. No dobra, to nie było pytania, lecimy dalej. Chciałbyś. Chciałbyś. Dobra, no to konkret, no to z facetami. To pół świata to faceci, prawda? No pewnie, i pół świata to kobiety. A gdzie parytet? A gdzie parytet? Znaczy i tak was jest więcej po prostu. To jeszcze bardziej powinien być parytet. No. Powinno nas być więcej w rządach. Dziewczynki, do rządów. Naprawdę, serio mówię, poważnie. Pół nas jest na świecie, a ta gospodarka światowa, no widzicie same, co się dzieje, nie? No, no więc z czym przychodzą do ciebie? Oprócz facetów. Słuchajcie, one, kobiety, po pierwsze kobiety przychodzą. Co jest cudowne, kobiety szukają, przepraszam, kto tu siedzi. Ja rozumiem oczywiście, że gdyby tu był, wiecie, ten, jak on się nazywa, ten od II wojny światowej, taki ładny, wołoszański, to by chłopy przyszły przeważnie, prawda? Rozumiem, no. Chłopy czytają o II wojnie, kryminały czytają. Ale żeby tak o uczuciach, bo wiecie co, powiem coś ciekawego, to jest nie wprost odpowiedź na pytanie, ale wrócimy, bo mnie trzeba pilnować, ja dygresję lubię. Chłop, mówię, pytam, co pan czuje? Nie? Przychodzi, nic nie czuję, mówi. Ja mówię, no to jest pan pierwszą osobą na świecie, której się to udało. Gratuluję. Co państwo ze mnie żarty robi? Ja mówię, no co pan teraz czuje? No to taki trochę zdenerwowany jestem. Ale w ogóle to nie jestem zakochany, mówi. Ja powiem, proszę, ja nie pytam pana, czy pan jest zakochany.
A on mówi, no przecież pyta mnie pani o uczucia. Rozumiecie, o co chodzi? Dla mężczyzn my jesteśmy tak ważne, że uczucia to są do kobiet. A chłop robi se swoje, nie? On ale są jeszcze samochody przecież. Tak? No. Tak, ale to w samochodach się robi, jedzie. Nie, ale też się głaszcze, no nazywa tak, ładnie. Ale to jest... Myślę, że nie powie mężczyzna, że ma do samochodu stosunek uczuciowy. Nie powie. Powie, że mu się sprawdza albo się nie sprawdza. No, tak. No trochę to... jak kobieta, no. Nie. Kobieta powie, Boże, jak ja go kocham, jaki on cudowny, jak ja się z nim czuję, jaki on jest fantastyczny. Matko, jaki on okropny, jak mi z nim niedobrze. No w ogóle to jest takie zawsze takie nieprawdopodobnie emocjonalne. Ja nie wiem, bo to się te, zawsze trochę boję. Trochę się boję, a trochę to muszę to mówić, ponieważ wiecie, jestem z misją dziewczynki do tego, żebyście się odpieprzyły od romantycznej miłości. Powtarzam to, wiecie co, odpieprzyły od romantycznej miłości. Mamy żyć szczęśliwie, a nie marzyć, przepraszam panów, o księciu. Bo jak ja słyszę o księciu, bo z tym przychodzi, na przykład przychodzi baba i mówi tak, no nie udają mi się związki. Co to znaczy nie udają? No miałam już 3, ja mówię, i co, to dobrze, to już 3 były, nie? No ale żaden się nie udał. Jak to się nie udał? Były! No tak, bo to jeden trwał 2 lata, jeden 3, to już ma pani 5 lat doświadczenia związku i ten ostatni to tak się coś znowu zachwiewa. I jakiś facet, ja takich jakichś niefajnych wybieram, w jakich wybieram, a jacy są? Takich pani ma, jakie są? Rozumiecie, to jest takie, dajemy se w łeb bez przerwy dziewczynki. Albo mamy marzenia, które są nieprawdziwe, a potem jak one się nie spełniają, to mamy pretensje. Do kogo? Do faceta i do siebie, tylko osobno, inne pretensje. Zauważyłyście? Co? Ile my mamy pretensji, zauważyłyście? No więc przychodzą z nieszczęściem. A tak naprawdę to jest tak, albo to jest pretensja do faceta, że on jest nie taki, jak ona sobie wymyśliła, że miał być, bo co robi dziewczynka na początku? Po pierwsze ma iluzję. Czytaj bajki, prawda? Bajka, ona, wiecie, z czego to się bierze? Samotna dziewczynka, bo jesteśmy w domach rodzinnych samotne, niestety. Leży sobie w łóżeczku wieczorem i marzy. Albo siedzi, odrobiła lekcję, bo jest przecież grzeczna, kurde, i wszystkie lekcje odrobiła. Nie, nie wiem, po cholerę. Ale odrobiła, no bo rodzice se życzą. I to wtedy ona jest porządnym dzieckiem, nie? No i tak się leży, myślę, nikt mnie nie rozumie, nikt nie wie, co mi jest naprawdę. Bo rzeczywiście, kurde, nikogo to nie obchodzi. Bardzo was przepraszam, tutaj siedzą też mamy, które również w taki sam sposób traktują swoje córki. Tylko tak, przynieś, podaj, pozamiataj, prawda, posprzątaj. Moja przychodziła, mówiła tak, no jeszcze nie pozamiatałaś. A ja robiłam coś takiego, siedziałam przy biurku, miałam tu taką szufladę, w szufladzie miałam książkę, a na wierzchu miałam rozłożone zeszyty. I jak moja mama przychodziła, to ja tą szufladę brzuchem zamykałam i udawałam, że pracuję. A potem ona wchodziła, to ja sobie czytałam i uważam do dziś, że bardzo inteligentnie się zachowywałam, naprawdę. Bo po jaką cholerę się tego wszystkiego uczyć? Trzeba się uczyć tylko tego, co człowiek chce i lubi, i potrafi, i co do niego pasuje. I rodzice to powinni szanować bardzo, bez względu zobaczyć, do czego się dziecko nadaje i co chce, a nie, kurde, prymusy. Prymusom się w życiu nie udaje, bo wiecie dlaczego? Kto powie? Co? Nie wiedzą, co chcą, bo się wszystkiego uczymy tak samo, bo miały mieć ze wszystkiego 6. Trzeba mieć 2 z matematyki, a 6 z polskiego. Albo 2 z polskiego, a 6 z matematyki. Albo 3+, wiecie, ze wszystkiego i być na przykład w drużynie tej tam, wiecie, tej no, piłkarskiej albo innej, nie? Albo wioślarskiej, bo ktoś jest od tego. No i na jaką cholerę te wody, wodorosty i te mchy, słuchajcie, i te rozwielitki i te, ja nie wiem, co tam jeszcze, no. I gdzie leży żelazo na świecie albo diamenty. No jak będę chciała, to pójdę i znajdę, nie? Rozumiecie? Po prostu bez sensu, rozumiecie? Nie róbmy tego. Więc dziewczyny przychodzą z tym, że są nieszczęśliwe, bo sobie wszystko ułożyły, bo miały, co to znaczy ułożone życie?
Moja mamusia wie pan, ze mną to nie jest tak, że ja, wiesz, nie będę odpowiadać na twoje pytania. Ja mówię, co chcę. Dobrze. Ale wbijaj się. Będzie jeszcze gorzej, bo później będą pytania od innych. Dobrze. Nie tylko ode mnie. Z mamusią moją wychodzimy z przyjęcia, ona mówi, zobacz, ta Iwonka, taka ładna, dobrze ubrana, świetną ma pracę, taka zarabia i samochód, i własne mieszkanie, i za granicę jeździ, i życia sobie nie ułożyła. Ja wiem, Miller, może byś sobie powtórzyła to wszystkie pierdoły, co mówisz? Jak to życia nie używa? Bo on męża nie ma. A może ma 6 kochanków i się o nią biją? A może ma dyżury i wpuszcza tego w poniedziałki, a tego w środy? A może każdy by chciał się z nią ożenić, a ona mówi, jeszcze trochę sobie pożyje. No i co? Komu się... Rozumiecie, co to znaczy ułożone życie? Albo najpiękniejszy dzień w życiu kobiety. Jaki? No naprawdę? Słuchajcie... No naprawdę? Co, proszę? O kieckę, to sobie można co jakiś czas kieckę walnąć. Po prostu jaką się chce. Różową, seledynową, czerwoną, wiecie, tu takie te. Naprawdę, dziewczyny, błagam was. Zdajcie sobie sprawę, że nas patriarchat zrobił, wiecie już w co. Nie będę powtarzała tego miłego słowa. Romantyczna miłość to jest sprawa na romans. Rozumiecie? Romans może być krótszy lub dłuższy. Daj nam, Boże, cudne romanse, ale nie na życie. Życie nie jest romansem, tylko jest fascynującą podróżą. A w podróży wiecie, co się może zdarzyć? Wszystko. I powódź, nie? I burza, i cudowne plaże, i różne rzeczy, ale to nie jest romans. To z kim podróżować? A z różnymi ludźmi. Przede wszystkim ze sobą. Ze sobą. Z tymi, których spotkamy, wybierać ludzi, mówić, poza tym wiedzieć, że z niektórymi ludźmi można zrobić niektóre rzeczy. Zauważcie taką rzecz. Byłam chora, ciężko chora. Zupełnie inne koleżanki i znajomi przynosili mi lekarstwa, rosołek, pilnowali tam, jak ja leżałam, a zupełnie inni, jak idę na balangę. Zauważacie to? No przecież to jest cudowne. Dlaczego chcemy, a my od faceta chcemy wszystkiego? Od tego jednego bidnego faceta. Przecież to jest normalny człowiek. Bardziej lub mniej imprezowy. Tak? Bardziej lub mniej. Ale tak, na pewno to znacie. Dzwoni się do jakiejś pary i on odbiera telefon. Cześć Stefek, przyjdziecie do nas w sobotę? Ewa, co my robimy w sobotę? A my możemy do nich iść? A chcemy? No i Ewa decyduje. Znacie to? No jasne, nie? No dlaczego? No tak jest po prostu. No to dlaczego się o to denerwujemy? Zmycie? Miałam taką klientkę, Krysia. Mówi, od roku jestem nieszczęśliwa. Wie dlaczego? No bo miałam taką paczkę i żeśmy wszystko robili razem. I święta, wszyscy byli wolni, nikt nie był sparowany, ale bardzośmy się lubili, bardzo nam to odpowiadało. Ja wiem, to co się stało. No bo rok temu do mnie dotarło, że to wszystko ja wymyślam. Jak to pani wymyśla? No bo oni dzwonili do mnie, Kryśka, co my robimy na Wielkanoc? No to ja mówiłam, tym razem jedziemy tu i tu, samochodem, albo trzema, albo tam autokarem, albo tu jedziemy na łódź, na statek. I ja mówię, i co, kto to załatwiał? No oni wszyscy, ja wymyślałam, oni, ja mówię, to i Henio załatwiał autobus, tam jakaś Zośka pilnowała pieniędzy, wszystko działało. Ja mówię, no to co się obraziłaś? Dlaczego oni nie wymyślali, tylko ja? Ja mówię, bo jesteś, kurde, inteligentniejsza. Bo masz pomysły, oni są świetni organizatorzy. A ty jesteś inicjatywa, nie? Czyli, rozumiecie? I ta baba, i to, zobaczcie, co my robimy w związkach, to samo. Ja raptem do mnie dotarło, że on się mnie bez przerwy pyta, czy my idziemy w sobotę do tych Kowalskich. A czy on by nie mógł zdecydować? No niech by spróbował. Wyobraźcie sobie. Prawda? Albo niech by w ogóle zaczął decydować o tym, co my uwielbiamy mieć na, tak, że tak powiem, ostatnie słowo. Strasznie się nie dokładasz do tych spraw domowych. No, dokłada się do tego, do czego się naprawdę może dołożyć. No na co my pozwolimy? Nie, ale my, wiecie, chciałybyśmy wybierać ze wszystkiego, prawda? Z weklarza absolutnego. Jeżeli Kryśka była inteligentna co do pomysłu, ja mówię, Kryśka, teraz dzwoń do wszystkich, przeproś, bo ludzie, ja wiem, co się stało, przestali do mnie dzwonić, no przestali, ja mówiłam, sami wymyślcie.
Ja mówię, przeproś teraz ludzi i z powrotem żyj jak człowiek, no. Zróbcie znowu jakieś porządne wyjazdy za granicę i niech oni to wszystko zorganizują. I już zaczęła z powrotem żyć. Obrazić się za to, że ja coś umiem? Baby się obrażają za to, że są na przykład inteligentniejsze. W sensie emocjonalnym. Dodam szybko, żeby panów nie obrazić. Bo nie lubią, żeby tak mówić. Bardzo nie lubią. Naprawdę my mamy więcej różnych pomysłów, nam się więcej chce takich rzeczy, wiecie. Oni mają swoje samochody, mają te różne... Co macie jeszcze? Sport. O, co macie jeszcze? No jakby to powiedzieć? Nie, no są tacy, co lubią kulturę, sztukę. No, nawet niektórzy no, robią. Nawet niektórzy nawet robią. Niektórzy no, robią. Realizują się zawodowo niektórzy tak, nawet. Tak, no. Tak. Niektórzy też uczuciowo się realizują, no jak? Przecież uczuciowo. Uczuciowo, tak. No, są niektórzy, tacy, tak, tak. No. W ogóle bywają mężczyźni wrażliwi, czuli i opiekuńczy. Niektórzy gotują, o. Co? Gotują niektórzy. Tak, no ostatnio coraz modniejsze. Tak. Rzeczywiście szaleństwo jakieś. Ma, mają taką ładną brodę, tatuaże i gotują. Niektórzy zaczęli, słuchajcie, być stylistami, projektantami. W ogóle, kurde, co się porobiło? No, to zawsze byli. No. Fryzjerami. Kiedyś się mówiło, słuchaj, będziesz się źle uczył, to na kucharza pójdziesz, a teraz co? No. W ogóle powiem wam, że naprawdę na tych, jak są takie zmiany niesamowite i obyczajowe, i takie właśnie, jak to nazwać, kulturowo-socjologiczne, to rodzice powinni przestać się mądrzyć na ten temat, co ich dzieci mają robić, wiecie? Dociera to do was? Co dziecko ma samo znaleźć. Jak się mówiło, jak będziesz niegrzeczny, będziesz kucharzem i proszę bardzo. Albo za te garażowe te zespoły, nie? No co wy tam robicie? Uczyć się, a no to potem kto zarabia najlepiej zespół? I dobrze jest, prawda? Fajnie. Więc wiecie, a jeszcze jedno z czym robią. To, no? Pchają się do polityki niepotrzebnie. O Jezus, no tak. No tak, powiem wam, że to jest straszne. Tak, człowiek widzi takich, stoi takich kilkunastu w wymiętych garniturach i to się rząd nazywa. Koszmar. Potem zobaczyłam raz rząd hiszpański i było tak 8 pań i 8 panów. I każda pani była ubrana inaczej, a wszyscy faceci tak samo. Jedna była w spodniumie fioletowym, jedna była w zielonej garsonce, jedna była tam w czymś tam. To wyglądało, no tak co drugi to stanęli. To wyglądało, no te słupki ciemne już trudno. Te garniturowe słupki, ale te kobiety tam, to jest rząd nareszcie, 8 na 8. Nie wiem jak jest teraz w Hiszpanii, bo się polityką nie zajmuję. No ale to dlatego, że wszystkie panie mówią, że panowie w garniturach ładnie wyglądają. No jak jest dobrze uszyty garnitur. To czasami, ale bez przerwy, to przecież byśmy nie zniesły. To się nazywa dostojnik taki, wiecie. Nie wiem, jak czytałyście, to pamiętacie, bo ja piszę o tym, co pisze Osiecka, co cudownie wymyśliła, 3 typy facetów. Dostojnik, pan Czesiek i wieczny chłopiec. To pamiętacie to? No to dostojnik to jest taki właśnie, co to jest w garniturze, ważniak straszny i on sobie tak przypina kobietę jak broszkę, nie? I ona powinna wyglądać i być modna i koniecznie szczupła, bo on by chciał grubą, ale szczupła jest modna i trzeba się z taką pokazać. Wiecie, naprawdę na jednym przyjęciu tańczy ze mną jeden znany architekt. Mówi, Boże, jak to przyjemnie się tak w ciebie wtulić, a ja już mam trzecią chudą żonę, bo muszę. Ja mówię, wiesz, no ty musisz, no. Ty musisz. Coś jeszcze. A pozostałe dwa typy? No Czesiek, to jest to, słuchajcie. Pan Czesiek, to jest to. Kto czytał? No dobrze, chociaż za mało. Pan Czesiek to jest chłop normalny, słuchajcie. A my się wszystkie niestety kochamy w wiecznych chłopcach, chyba że jesteśmy damami, które chcą mieć dostojnika. Dostojnika chcą mieć takie dziewczyny, którym strasznie zależy na tym, żeby mieć, wiecie, na botoksy, na operacje, na ciuchy, na najlepsze wyjazdy, na domy z basenem. No są takie damesy po prostu, prawda? Normalne kobitki natomiast powinny chcieć Cześka. Ale zaraz powiem, czemu nie chcą. Natomiast kochają się w wiecznym chłopcu. Czemu? Wiecie może? Nie? Kurde, powinnyście wiedzieć, dlaczego się dajecie bajerować. Bo bajerują. Wieczny chłopiec, to jak pisze Osiecka, jest poeta angielskich jezior. I on zawsze, tak wiecie, na gitarze zagra. W oczy tak patrzy, ale tak patrzy, wiecie, tak do środka. Łóżka mu z tego, tych ucz wyskakują i tam jest po prostu odkryłem cię.
tych oczach, nie? Spojrzałem i cię naprawdę zobaczyłem. Nikt cię tak nie zobaczy jak ja. I ona już jest ugotowana. Jak on jej jeszcze tak powie, nie? A jeszcze wiersz dla niej napisze albo zaśpiewa. Albo ją zaciągnie gdzieś w las, albo na jakieś tam, wiecie, te mchy i porosty właśnie. O, wtedy się przydają, nie? Albo jej, na przykład pamiętam takiego jednego secie, który mnie wziął, wiecie czym, zerwał z klombu gratki. W ogóle mnie nie interesowało, że niszczy przyrodę wspólną. I biegł przez ławki, wiecie, tak, biegł przez ławki. Jak ta łania taka. Jak ten, tak do mnie leciał, tak. Tak pędził, a wiecie, podobał się wszystkim dziewczynom, bo był przystojny i do mnie leciał, rozumiecie? To już koniec po prostu. To już byłam załatwiona, byłam głupia jak wszystkie. Zawsze po prostu dużo byłam głupia, wiele razy, więc wiem, co do was mówię, naprawdę. Nic nie z ciemnym, nie oszukuję. I tak leciał i ja sobie myślę, matko, cóż to za chwila w moim życiu. Do dziś mam tą chwilę i to powinno wystarczyć, rozumiecie? To powinno wystarczyć. To się opowiada potem wnusiom albo różnym tym kolejnym... przyjaciółkom albo w ogóle dzieciom, żeby to wystarczyło, że obrazki, przeżycia, prawda, to jezioro, ten, wiecie, ten zachód słońca, ten wschód, to pływanie nago w tej czarnej, aksamitnej wodzie. No mam takich wspomnień mnóstwo, tylko po jaką cholerę ja się zakochiwałam? Bo oczywiście myślałam, że wiecie, co za tym będzie, wiecie co? No co? Prawdziwa, wielka miłość. Małżeństwo to jeszcze, mi tam nigdy na małżeństwie nie zależało, chociaż właśnie ten najpiękniejszy dzień nigdy w życiu, również na białej kietce mi nie zależało, ale na miłości, jasne, no przecież, nie? Serduszko kobiece, wiecie, te klip, klip, klap, klap. I potem co było, kurde? No różnie, różnie było. Często w swoich książkach i wypowiedziach mówisz o tym, że najważniejsza osoba, którą możemy pokochać, to my sami. Dokładnie. I o co wchodzi w tej całej miłości? No jak to? Co prostą rzecz. Kogo mam? Kogo mam? Siebie. Z kim żyję całe życie? Ze sobą. Kto się w moim ciałku chowa? Ja. Czyje jest to ciałko? Moje. Łapki? Nóżki? Cipka? Główki? Te, no jedna. Jedna, tak. Główki. Nie wiem, dlaczego się wzięły główki. Ale główka. Wszystko jest moje. Z tym jestem obeznana, z tym się spotykam, z tym różne rzeczy robię. To mnie niesie, to mnie to robi, to w ogóle wszystko, prawda? A teraz tak, oczywiste jest, że jak się rodzimy u rodziców naszych, jeśli mamy rodziców, różnie to z tym bywa, ale w większości mamy, no to oni przez jakiś czas są naszym całym światem i naszymi bogami. Od nich zależy wszystko. Zauważcie, wszystko! Mogą z nami zrobić wszystko! W Chinach wyrzucają dziewczynki urodzone na ulicę, bo jest za dużo dziewczynek, umieralnia, leżą noworodki. Byłam na psychologii, potem już nigdy nie chodziłam w takie miejsca. Mieliśmy zajęcia na pogotowiu policyjnym. Wiecie, w jakim stanie przywozili małe dzieci? Popalone, połamane, rozwalane na ścianach. Oczywiście to jest patologia głęboka, prawda? To robią bestie ludzkie, ale ci ludzie byli ludźmi kiedyś, nie? Byli też dziećmi. A dzieci starsze, większe, które są na przykład właśnie bite, molestowane, używane, wiecie, gdzie one chcą wrócić? Do domu. Nie chcą iść do domu dziecka, nie chcą zostać w izbie opiekuńczej, one chcą iść do domu, bo to jest ich dom, bo to spotkały od początku życia. I teraz... My tutaj jak siedzimy, przypuszczam, dostaliśmy więcej niż mniej. Ja to tak nazywam, to jest dobrze, dostać więcej niż mniej. Wtedy jesteśmy ludźmi, którzy się pozbierali, prawda? Przeżyli, poznajdywali swoje mocne strony, porobiłyśmy sobie zawody, fajnie wyglądamy, jesteśmy mniej więcej właśnie takie ustawione, mniej więcej wiemy do czegoś mniej więcej. Oczywiście szukamy nadal, szczególnie te młodsze, a mam nadzieję, że te trochę starsze już się odnalazły, ale szukać można się do końca życia i bardzo się można jeszcze ucieszyć i znaleźć licho wie co naprawdę pod koniec życia też. Póki żyjemy, to możemy szukać, ale chodzi o coś takiego, że mamy siebie, a ciągle chcemy za to, że żeśmy na przykład, za to jest takie roszczeniowe, bo nie dostałyśmy tyle, ile nam potrzeba, ponieważ ta cywilizacja, w której niestety, którą tworzymy też, zrobiła z ludźmi coś takiego, że nas obchodzi, kurde, komórka,
która za chwilę, ja nie wiem, co ona jeszcze będzie robiła, ta komórka. Może dzieci zacznie rodzić, bo to byłoby może wygodnie, nie? A my, kurde, zapomnieliśmy o swoich mocach. Człowiek jest tak wyposażony, nieprawdopodobnie, że ja wam powiem, głęboko wierzę w to, że my byśmy się mogli telepatycznie porozumiewać. Ponieważ mamy to w sobie. Nie wiem, czy zauważyłyście, ile razy wiemy, co się zdarzy, wiemy, kogo spotkamy, wiemy, że do nas... Mój chłop, z którym mamy... Ja dzwoni telefon i ja wiem, że to on dzwoni. Po prostu to wiem. Więc gdybyśmy mieli, nie musieli mieć komórki, tylko byśmy sobie to... Tak byśmy umieli. Gdybyśmy się nas nauczyli tego, i tu właśnie dlatego kobiety powinny więcej rządzić, że dzieci są najważniejsze. Nie, kurde, produkcja, przepraszam, i samochody. Ile jeszcze samochodów zmieści się w Krakowie? Ile jeszcze samochodów zmieści się w Warszawie? Może gdybyśmy te stare w jakiś sposób utylizowali, prawda, i cieszyli się tymi nowymi. Ale nie, my musimy upchać wszystko. Za chwilę nie będzie jej czym oddychać. Za chwilę nie będzie gdzie się poruszać. Fajnie i uwielbiam, jak mnie chłop wiezie samochodem. Ja nie jeżdżę, bo mnie to nigdy nie rajcowało, ale bardzo lubię być wożona. No ale bez przesady, słuchajcie, no ile można w ogóle mieć, nie? A można być, to jest to słynne z kolei, tak jak szklanka, prawda, pusta. Mieć czy być, nie? Trzeba mieć pewne rzeczy. Trzeba mieć domek albo mieszkanie. Trzeba mieć upyszne łóżko. Trzeba mieć dobre jedzonko, trzeba mieć bliskich, trzeba, no ale bliskich się nie ma. To nie jest własność, prawda? Trzeba mieć wygodne życie na tyle, żeby nam nie było zimno, żebyśmy byli najedzeni, żebyśmy się czuli. Też trzeba mieć ładne rzeczy. Zgoda, ale ile? Powiedzcie, znowu mam ochotę powiedzieć. Na co nie my akurat mamy te, jak one się tam nazywają, odrzutowce, ale... Na co Czekowi odrzutowiec? No, żeby latał nad innymi i pokazywał, że jest lepszy. Ktoś, kto siebie kocha, powiem wam, nie musi pokazywać innym, że jest lepszy. Jest tak proste. Ktoś, kto siebie kocha, kto się lubi, kto się sobą zajmuje, nie zawraca światu dupy. No. Żyje fajnie i jeszcze daje innym, bo masz czego. Powiedziałeś o tej telepatycznej komunikacji, prawda? No ale to jest taki wyższy poziom. Ale my tak naprawdę na co dzień zawalamy jedną rzecz, czyli nie potrafimy dogadać się z innymi, nie potrafimy się dogadać z samymi sobą. Też nie. I co twoim zdaniem jest najważniejsze po prostu, jeżeli chodzi o omówienie? Znaczy, o co? Tak, omówienie między sobą, rozmawianie. Co jest najważniejsze? Słuchać się. Słuchać się wzajemnie i sprawdzać. To jest bardzo proste. Słuchajcie, śliczna, prosta zasada. Mówi do mnie moja przyjaciółka, nie? A ja mówię tak, czy ja cię dobrze zrozumiałam? Czy chodzi ci o to i o to? Ona mówi, troszkę nie to. Tak, ale nie wszystko. Bym chciała na przykład, no, tam, żebyś, owszem, żebyś ze mną wyjechała, ale przed tym wyjazdem, żebyśmy na przykład zrobili, wiesz, to tego nie usłyszałam. A to fajnie, że mnie pytasz, rozumiecie? Popatrzcie, ile czasu na to poszło. Minuta. Bardzo wam namawiam, sprawdzajmy. Kochanie, powiedziałeś coś do mnie, ale nie wiem, czy na pewno wiem, co miałeś na myśli, bo ja to rozumiem tak. Czy to jest okej? Okay? Najpierw on się może zezłożyć. Nie, w ogóle co innego mówię. No to powiedz mi jeszcze raz, bo cię bardzo chcę, rozumiecie? Bo cię bardzo chcę usłyszeć i zrozumieć. A my co robimy? Ktoś mówi, a my już układamy w głowie, co my na to odpowiemy. Czyli w ogóle nie słyszymy, co on mówi. Na treningach tak zwanych psychologicznych, na terapii, jedną z pierwszych rzeczy jest nauka słuchania. Fajne różne ćwiczenia, na przykład siedzimy do siebie tyłem, w ogóle się nie widzimy i ty coś mówisz, a ja mam tylko słuchać. Nie widzę twojej twarzy, nie mogę machać ręką, nie mogę udawać, że patrzę na ciebie. Słuchać. I potem odwracam się. Co powiedziałeś? Powtórz dokładnie. No, jedna któraś tam. Ale jak ktoś powtórzy, będzie cudownie. Jak się czujesz, jak ktoś cię usłyszał? Wiecie, jak niezwykle? No teraz wyobraźcie sobie, że rodzice mówią tak. Kochanie, czy ja cię dobrze rozumiem, że się boisz iść jutro do szkoły? Bo jak Bachor mówi, ja nie chcę do szkoły, wstawaj, bo ja się spieszę. Nie chcę. Dlaczego nie chcesz? Bo się boję. Bo co? Bo klasówka. A boisz się klasówki, a się nie uczyłeś, tak?
No to co decydujesz? Kto pyta rodziców, co decydujesz? Brawo. Brawo. On mówi, to ja gdzieś nie pójdę. No to gdzieś nie pójdę, tylko potem sobie pogadamy, bo teraz ja muszę iść do pracy. Pogadamy sobie, co chcesz z tym dalej zrobić. Co ty chcesz zrobić z tym dalej. No i wyobraźcie sobie taką rozmowę dalej. Przychodzą on po szkole, ona po pracy. No dobra, to jak się dzisiaj czułeś, że zostałeś w domu? No fajnie, bo taki się czułem, że nic mi się nie stanie. No dobrze, kotek, bardzo się cieszę. Odpocząłeś? Odpocząłem. Wyspałeś się? Wyspałem się. I co jeszcze robić? Oglądałem film. No fajnie, co ci tego filmu? Dobra. A teraz co będzie dalej ze szkoły? Jak tam? Jak chcesz? A no chyba jutro muszę pójść. Wiesz, właściwie nie musisz. Zobaczcie, w ogóle, to jest w ogóle to słynne nic nie musisz. To jest tak prawdziwe, a my w ogóle tego nie ma, coś takiego. No jak to mamusia, nie muszę? No nie musisz, no coś ty, ale przecież ja chodzę codziennie. No chodzisz, no wszyscy chodzą, więc wiesz, jak bardzo nie chcesz, to nie będziesz chodził. To co ja będę robił? No właśnie, co będziesz robił? Rozumiecie? Co ty będziesz robił? To ja pójdę sobie na podwórku, też nie ma podwórka, raz zapominam. To ja sobie będę grał. No zagraj, ile będziesz sobie grał? No dużo będę sobie grał, no zagraj. No i co będzie? Mamusia, a co będzie dalej? No właśnie, kochanie, co będzie dalej? No ja nie wiem. Wiesz co, jak chcesz, to sprawdź. Zobaczcie. Kto z rodziców na to pójdzie? A wszyscy powinniśmy tak się zachować. To ja sprawdzę. Dobra, to sprawdzaj. Jak długo nie chcesz chodzić do szkoły? Tylko wiesz, jak nie będziesz chodził do szkoły, to musimy się zastanowić, co się będzie działo. Tak, ja do pracy. Powiedzmy, że jest tata, albo go nie ma, albo są jeszcze inne dzieci. Co ty będziesz robił? Bo tu wiesz, parę rzeczy trzeba zrobić w domu, no bo jak cię nie ma, to kto inny robi, ale to sobie możesz wybrać. Zobaczcie. Możesz sobie wybrać, co będziesz robić. Tylko musisz się przyłożyć do tego. Jesteś na razie młody, do pracy jeszcze nie pójdziesz, ale coś musisz robić. Każdy z nas coś robi. To wybierz sobie. To ja naprawdę mogę nie chodzić do szkoły? No naprawdę. Po ilu dniach on poprosi i będzie błagał, żeby pójść do szkoły? Co? Czy jak będzie musiał pranie zrobić. Na przykład, jak wymyje kibelek. Ale mało tak, mi się zacznie nudzić, po prostu. A to ja z kumpli nie będę miał. Wiesz, no, może, bo ja pójdę do kolegi, pójdź. A jak nie będziesz ileś dni chodził, to nie będziecie już mieli wspólnych przeżyć. On to sam zobaczy. Słuchajcie, naprawdę na przykład, moim zdaniem, warto zaryzykować, żeby dziecko miesiąc nawet nie chodziło do szkoły i se spokojnie, jak to ja powiem, na to straci, jak to ludzie mówią, straciło rok. Wiecie, ile on się nauczy przez to? Powiem, mamusia, to ja już chcę chodzić. Dlaczego chcesz chodzić? Po co? Przecież nie chciałeś. I nie masz, a widzisz, mówiłam. Tylko po co chcesz? No bo tam są koledzy, na przykład. Bo tam się coś dzieje, na przykład. Cudnie oczywiście, że tam się coś dzieje. Bo mnie tu nudno, no przykro mi, kochanie, no nie mogę nie wchodzić do pracy i się z tobą bawić, choć czasami bym miała ochotę. I mama też czasem może nie pójść do pracy. Powiedz, wiesz co, zostaje się z tobą bawić. Ale na jeden dzień nie, bo na to mnie stać. Rozumiecie, o co chodzi? O takie podejście do życia, które jest kompletnie niestety niestereotypowe. My żyjemy wszyscy w tak strasznym stereotypie, nam się wydaje, że on nas tak niesie, no niesie, tylko wiecie, co robi. Daje nam kopa w dupę i nas tak posyła. Nie wybieramy, chociaż jednocześnie wybieramy. Wybieramy to, że to nie my decydujemy. I potem się dziwimy, że nie jesteśmy szczęśliwi. A dlaczego mamy być szczęśliwi, jak robimy to, co wszyscy od nas chcą? Czyli nie to, co ja chcę. Kochać siebie. A jak się nauczyć tak mądrze zadawać pytania i tak mądrze myśleć o sobie. Oprócz tego, że czytać twoje książki. Och, to wyłącznie. Iść na studia, prawda, ewentualnie. Nie trzeba wcale, wiecie, trzeba przede wszystkim, my jesteśmy wystarczająco mądrzy, wszyscy. Każdy, kurde, to wszystko wie. No, ale ty, tylko nie robi. Ale ty, patrz, przedstawiłaś nam schemat tego rozegrania tak, dzieciaka za pomocą tak, paru pytań. Tak. Właśnie jak się tego, kurczę, nauczyć? No bo to były mega proste pytania, proste, a odkrywają mądrość dziecka, prawda? Absolutnie, tak. I my możemy odkrywać tak, tę mądrość, nie wiem, tak, współpracowników, tak, kogoś w związku, tak, przyjaciół tak, i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak. Czyli jednak do książek. Też, ale nie tylko. Teraz słuchajcie, na przykład bardzo wam polecam pani Długołęcka, Alina, ona jest chyba, napisała taką książkę dla dzieci o seksie.
Jezu, jak to się nazywa? Proste, nie pamiętam, znajdźcie. Czarna Owca jak zwykle wydała. W ogóle wiecie, co Czarna Owca wydaje? Wielka Księga Siusiaka, Wielka Księga Cipki, Wielka Księga Kupy, Wielka Księga Demokracji, Wielka Księga Feminizmu. Zobaczcie, tu Kupa to feminizm, nie? Tu Siusiak, tu demokracja. To są tak samo ważne rzeczy i nie udajemy. Jedna pani, to pani, prawda, stanęła dzisiaj przed kibelkiem, to mówi, oj, pani Kasiu, jak fajnie, że panią spotykam. Ja mówię, jeszcze przed kibelkiem, a ona mówi, mogę powiedzieć, najbardziej lubię to, jak pani napisała, nie bój się Siusiania. Ja mówię, ja też bardzo lubię. Kto co czytał? No. Wiecie, jakie fajne? W tomiku nie bój się życia. Ale tutaj też w tej książce jest o Siusianiu. Czytałem wszędzie bardzo jest fajnie. O Siusianiu, bo Siusianie jest podstawową spoko, rzecz. No nie wszędzie może, ale dużo. No i zrobiłyśmy sobie selfika pod kibelkiem, nie? Siusianie, słuchajcie, robienie kupy, bekanie, ziewanie, spanie i w ogóle wszystkie takie rzeczy, to jest baza życia i co się dzieje wszystko w naszym ciałku. A co my udajemy? Nie ma tego w ogóle. Dziewczynki nie robią, siusiu nie robią fiołki kupy. Te sprawy, fiołki, tak? Piołki. Kurde, słuchajcie, zacznijmy być normalni. Zacznijmy być cali. Zacznijmy być sobą. Ludzie się też pytają, co to znaczy być sobą. Wszystko to znaczy. Wszystko. Robić to, co się w nas dzieje. A co my robimy? No powiedziałabym jej, ale nie mogę. Bo no. Mi nie wypada, tak? Ona mnie znienawidzi. Pierwsze. Czyli co? A co wtedy, jak cię znienawidzi? A może cię kurde już nienawidzi? Co? Może ty ją nienawidzisz, ona cię też? I może jak sobie powiecie parę razy coś prawdziwego, to zaczniecie się szanować. Jeszcze jak zastanowicie się, jak to powiedzieć. Na przykład, wiesz co, łatwo to nam nie jest. Chcę ci powiedzieć, że mi z tym jest do dupy. Tobie też? No, ale patrzcie, no to w takim razie faceci tutaj mają łatwiej. Bo faceci jak się nie lubią, to dadzą sobie po mordzie i za chwilę piją faceci razem. Faceci w bardzo wielu rzeczach mają łatwiej. A w niektórych my. I moglibyśmy się tym podzielić wzajemnie. Nauczyć i się uczyć, siebie. Oczywiście. Szanować wzajemnie, a tu nie. Owszem, podrywamy się, uwodzimy się. Ale co to jest uwodzenie? Uwodzenie to jest zakryje siebie prawdziwą, żeby on się nie dowiedział, jaka ja jestem wredna. Bo potem to już wiecie, mogę pokazać. No ale on też, jak bo uwodzi, już... to się stara ale i tak dalej. Oczywiście. Był taki fajny film dawno temu. Bardzo dużo się z filmów uczę. No z książek też mnóstwo. Billy Crystal chyba i Debra Winger i oni się poznali i ona mówi tak, i tam zaczęli już się do siebie migdalić, więc już było wiadomo, że zaczną mieszkać, a on mówi tak, ale ja wyciskam pastę od środka, półtubkę, nie? A ona mówi, a ja rozrzucam wszystko. A on mówi, a mnie się nie chce różnych rzeczy robić, a ona mówi, a ja się kłócę. I to byli, słuchajcie, rzadko to był pomysł scenariusza, ale ludzie powinni sobie mówić od razu. Wiesz co, jakie masz te takie najtrudniejsze, że tak powiem, bo one się mogą okazać dla drugiej osoby wcale nie najtrudniejsze. Jeden mój narzeczony nie domykał ani jednej szuflady. Ja przecież, kurde, co on ma z tym domykaniem, nie? A on widocznie się bał zamkniętych szuflad. On się chyba bał domykać, co wiecie, dokończać. No. Dokańczać, wszystkiego dokańczać się bał. Wykańczać jakby rzeczy, których się podjął. A co pan przenosił? Słowo na myśli? Dokańczać mnie rozbawiło, tak. Nie wiem, w kontekście mam związku. Na myśli. No. Nie, był akurat w seksie, był akurat dobry. A szuflady, kurde, nie domykał. Nie zrozumiałam do końca. Był sknerą i to coś mogło być z tymi szufladami. Tak, był strasznym sknerą. Wiecie, że podobno jest w internecie taki portal, gdzie się dziewczyny zwierzają o najbardziej sknerzastych swoich narzeczonych i jeden na przykład, jak się skończył związek, powiedział tak, tutaj jest wypis wszystkich herbat, kaw i kolacji, które ci zafundowałem, to mi teraz oddaj. A drugi powiedział tak, no to już słyszałam od mojej koleżanki, mówi, ona z nim skończyła, mówi, wiesz co, nieźle tańczysz, ale kurde, zauważam, że muszę zawsze płacić, no bez przesady, no mogę często, ale nie muszę zawsze. On mówi, o, kończysz ze mną, szkoda, a może masz koleżankę? No, wiecie. Dobra, to opowiadam tak teraz o tych negatywnych związkach, ale na pewno znasz kogoś, kto jest w takim szczęśliwym związku. Kogoś, kogo mogłabyś jako ideał przedstawić. Znam. Nie wiem, czy ideał. I dlaczego to działa? Nie wiem. Oni, powiem wam tak, oni się spotkali w szkole i się nie puścili. Złapali się za łapki i się nie puścili.
A bardzo dużo związków, które się zaczynają w szkole, się właśnie rozstają, bo już tak długo byli z sobą, już się tak z sobą przejedli, że gdzieś tam w pewnym momencie już chcieli kogo innego. A ci cholera nie, już mają wnuki. Ale powiem wam tak, ja nie wiem, czy to na tym polega. Ja znam taką aplikację, mam ją w komórce, ona się nazywa Biogram i jest też Biogram Powinowactwa. Biogram polega na tym, że jak się człowiek radzi, to zaczynają iść takie kosinusy, cztery wymiary, w czterech wymiarach. Intelektualny, fizyczny, psychiczny i wrażliwości. I każda z tych dymensji ma inną długość. No, to takie narysowałabym wam, ale 23 dni, 13, tam 17. I teraz, i to jest tak, że jak ten kosinus jest na górze, no to mamy taką najwyższą na przykład dyspozycję intelektualną. Wtedy jesteśmy najbardziej kumaci, nie? Mówiąc krótko. Potem ona se zjeżdża. Znowu w dół, co się pod spodem robi, prawda? I potem tam na dole najgorsza. No tu idzie jednocześnie psychiczne. No to one się rozchodzą, przepraszam, a czasami się wszystkie schodzą na górze i wszystkie się schodzą na dole. No jak się wszystkie zejdą na górze, to się wydaje, że to jest świetny dzień, czy dni takie dobre, a potem jak na dole, no to pilnować się trzeba wtedy. Działa, nie działa. Ja to sprawdzałam tak sobie. No, no, działa na nas dużo różnych rzeczy. Pogoda, to co się zdarzyło, czy właśnie zrobiliśmy dobrą kupę, czy dobre jedzonko zjedliśmy, czyśmy się wyspali, czy różne rzeczy. Jaki na nas horoskop rano przeczytaliśmy. No, niektórzy też i tak. Ale biopowinowactwo mi się strasznie sprawdziło, czyli dwie osoby, które się ze sobą nam lubią, czy przyjaźnią, czy są parą, to ja do dzisiaj sprawdzam, zarówno znajomych, jak i pacjentów, czy klientów, jak to mówimy, jak oni do siebie pasują. I teraz, jak się robi to biopowinowactwo, to się pojawiają takie słupki i one są tak, wiecie, no, albo jest 100% zgodności na przykład w intelektualnej, psychicznej, tam tej trzecia fizycznej, czwarta wrażliwości, albo są malutkie wyniki, albo są bardzo różne. I to małżeństwo, które ja znam od bardzo dawna, ma kurde 100%. Jedyne, jakie spotkałam. Natomiast zawsze ci ludzie, którzy mnie są, na przykład moje przyjaciółki albo moi przyjaciele, to mam z nimi co najmniej jeden słupek. Rozumiecie, jeden z tych słupków przynajmniej wysoki. No mam takie dwie przyjaciółki, z którymi jeżdżę na zagranicę, no to my się tak dogadujemy, idziemy spać, idziemy. Chce ci się teraz iść gdzieś, wiesz co, to ja pójdę, a ja sobie zostanę. Dobrze, rozumiecie, nie ma szarpaniny żadnej. No to z jedną mam tam 90, z jedną w jednym słupku, z drugą mam 80 parę, w psychicznym jedno. I one mi się, i tak samo mam z różnymi ludźmi. Teraz spotkałam fajnego chłopaka, z którym robimy książkę, seksuologa, zresztą mogę powiedzieć, Andrzej Grzeszewski. Słuchajcie, mamy 73 tych. My się tak czujemy, ze sobą dużo do mnie młodszy, jakbyśmy byli rodzeństwem, albo jakbyśmy się w ogóle nie znali od nie wiem kiedy. Z wszystkim się dogadujemy. Jestem po prostu, cudownie się czuję. I wyobraźcie sobie, że ci ludzie mają we wszystkim stówę. To jest jakiś taki niebywały kawałek. No, ile po świecie jeździć, żeby tak się natknąć. A oni w jednej klasie byli. Ja oczywiście widzę też w nich inne, znaczy jakby wszystko oni, ten sam zawód, firmę wspólną prowadzą i cały czas są razem i właściwie to można by, żeby im świat mało był potrzebny. Tak są ze sobą blisko i tak zgrani. Natomiast pytam, jak jest spotkanie takie duże, zawsze pytam, ile znacie szczęśliwych małżeństw. Ludzie mówią 2-3, nie? Macie więcej? 4-5 to już jest ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Moi rodzice nie byli szczęśliwym małżeństwem. Mojego chłopaka pierwszego rodzice byli szczęśliwi, ja się w nich zakochałam, absolutnie. W nich się zakochałam, jego rzuciłam, bo tak by mnie zachwycili absolutnie. Tak mu zazdrościłam, że nie byłam w stanie znieść tego. A takie pytanie jeszcze do ciebie. Jesteś często określana dyżurną psycholożką Polek. Tak? To dyżurną. No, że jak trwoga, to do Kasi. Bardzo proszę, dziewczynki. No. Bardzo proszę. I czy to, czy takie określenie, czy też taka rola przytłacza cię, czy wprost przeciwnie? Nic mnie nie przytłacza. Okej. Nie, ja jestem dużą dziewczynką i dużo uniosę.
Żartuję, ale myślę, że ta moja wielkość ma tu jakieś znaczenie. Nie, ja po prostu to robię. Ja nie wiem. Ja się sama zdziwiłam, no jak napisałam pierwszą książkę z Ewą Konarowską, Chcę być kochana tak jak chcę, no to tak patrzę, kurde, i tak dziewczynki jakieś mówią, o Boże, ile to mi dało. I gdzieś tam idę przez Wigry, zać Wigry, a jakaś baba jedzie na rowerze i z daleka krzyczy, pani Kasiu, dziękuję za tą książkę. Przecież coś się dzieje. Potem gdzieś mnie łapią w sklepie. Do dziś tak jest. Jakaś para się na mnie rzuca, na Nowym Świecie mnie całują. Ja mówię, za co dzieci, za co? No bo pani uratowała nasze małżeństwo, bośmy przeczytali razem tam Kup kochance kwiat. Albo przyjeżdżają jacyś na te, z Konina do Krakowa, na targach 2 lata temu, bo my z kwiatami, że pani, bo my tej kochankę, żeśmy wysłali te kwiaty. Albo jakaś dziewczyna mi mówi, gdzieś tam na to rynku. Jeszcze z kochanką mogli przyjść. Tak, mogli. Ona mówi, wie pani, co już za chwilę jej wyślę. Już jestem coraz bardziej gotowa. I ja patrzę, coś się dzieje. No dzieje się coś takiego, że ja po pierwsze, aha, jeszcze to było najfajniejsze, 4 dziewczynki w nocy opadły mnie, tak tańcząc, pani jest naszą mamusią, pani jest naszą mamusią. Myślę to, ja mówię, fajne mam dzieci. I myślę, że to coś o takich chodzi, że ja mówię kobietkom tak, po pierwsze kochajcie siebie, macie prawo, jesteście cudowne, a zapominacie o tym. Róbcie to, co chcecie, puszczajcie się, co znaczy wszystko. Nie znaczy dajcie dupy, tylko oznacza puszczajcie wszystko. Te nerwy puszczajcie, te swoje obowiązki puszczajcie. Niech leżą, cholera, wszystko się samo zrobi. Naprawdę, rozumiecie? Nie, baba musi zapieprzać. Wieloczynnościowy robot damski, nie? Po co? Kto jej dziękuję powie? Nikt, rozumiecie? A ponieważ mamusie wszystkie mówią, posprzątaj, poukładaj, weź się w garść. Jakie w garść, cholera? Połóż się. Jakie w garść? Połóż się i się rozleć. Jak to ja się rozlecę, potem się nie pozbieram. Spokojnie, tak jak ten chłopak miesiąc pobędzie w domu i się znudzi. Tak się rozlecisz, ktoś ci na pewno pomoże, a na pewno kobiety, na pewno, a nawet czasem facet. Potem będziesz jak ta nówka, bo rozleciana, to się wiecie, rozresetowało, mózg się rozleciał, wszystko się pozbiera potem do kupy i wychodzi nówka. Nówka to jest coś, co może na nowo ruszać, nie? Kryzysy są niezbędne. No ja mówię po prostu takie zwykłe rzeczy. Nie owijam bawełny, mówię jaka jestem, pokazuję jaka jestem, nie wstydzę się tego. W ogóle a propos różnych wstydów, prawda? Przychodzi baba do mnie gruba i mówi, a dlaczego pani do mnie przyszła? Bo pani mi się nie każe odchudzać. Ja mówię, nie. A co kazali? Wszyscy, ona mówi, no. Jakim prawem się czepiają człowieka ludzie? Nie? Dzisiaj, słuchajcie, poczułam dyskryminację. W pociągu z Warszawy do Krakowa nie mogłam się zmieścić w stole restauracyjnym, bo te chamy robią taką tą. No przecież jestem gruba, ale są grubsi ode mnie. Chłopy z piwnym brzuchem też tam nie wejdą, no. I co oni zarobią w tym restauracyjnym? Kto tam na schabowego usiądzie? Oszaleli, no. Był pusty, był restauracyjny. Się nie dziwię. Jak nie dadzą zjeść tym, co lubią, prawda? Właśnie. No, no. Bez sensu. A po co robią restauracyjny? Żeby stał pusty. No, no. Żeby powietrze woził. Właśnie. Na niej klientów. Dobra, mówisz o silnych kobietach, prawda? No bo sama pomagasz im być silna, a... Silna to słaba. Siła i słaba jest po dwóch stronach tego samego. Prawy i lewy. Jest prawy bez lewego? No nie. Nie ma siły bez słabości, nie ma słabości bez siły, tylko źle to rozkładamy, źle tego używamy. Chcemy od siebie na przykład tylko siły. Pilnujemy, żeby się słabości nie ujawniły. Ludzie nas natychmiast inaczej zaczynają traktować, jak zobaczą też naszą słabość. Bo jesteśmy tacy sami, no, bo się zaczynamy czuć bezpiecznie wtedy, że nikt nie jest od nas lepszy, bo kurde, nikt nie jest lepszy, tylko jesteśmy różni, a jednocześnie podobni, zobaczcie, nie? Różnie na grupach widać. Kto jeździ na grupy, ta czasami takie kobiece albo na takie, możecie się nie przyznawać, jak się wstydzicie, ale myślę, że warto. O. I teraz tak, siedzi bab kilkanaście i drugiego dnia mówią, Jezu, jakie my wszystkie podobne, a jakie my inne, nie? Przecież każdy człowiek jest naprawdę dziełem sztuki, wiecie, i dziełem natury.
A wszyscy mamy podobne i lęki, i chcenia, i pragnienia, i miłości chcemy, i zrozumienia chcemy. Bardzo podobne. Tylko to dlaczego się mamy nie porozumiewać? Przecież to nie jest trudne, tylko trzeba włożyć w to wysiłek. No tak, no to z jednej strony mamy te silne, słabe kobiety, prawda? No, silno-słabe. Silno-słabe, a z drugiej strony cały czas się mówi o takich rzeczach jak kryzys męskości, prawda? Że ci faceci to teraz takie to nie to, to jest, nie tamto. Ja bym powiedziała tak, chłopcy się obrazili. Tak, chłopcy się obrazili, patrzą co będzie dalej. O, to teraz my poczekamy. Jak wy jesteście takie mądre, jak wszędzie chcecie być, tu strażaczka, prawda, tutaj ta orkiestrzyni, ta dyrygentka orkiestry, prawda, tutaj nurek damski, tam jest wszystko, proszę bardzo, róbcie wszystko, zrabiajcie, proszę bardzo. Zobaczymy, czym to się skończy. Przestaniemy was chcieć, próbują nas zmusić do tego, żebyśmy się wycofały na stare, znane pozycje. Kobieta najlepszym przyjacielem człowieka. No. Nie ma mowy. Czyli bierzemy was na przyczekanie, tak? Z kto kogo? O, wy jesteście lepsze w tym. Opowiem wam, jak nauczyłam mojego męża prać. Słyszeliście już to? No, to tak. Ja miałam paru takich prawie mężów, bo tylko raz wyszłam za mąż, ale takie długie związki miałam parę. No i wszyscy byli mamin synkami, rozumiecie? Wszyscy. Ale ten to po prostu, a właśnie nie wiem, każdy był najbardziej mamisikiem. No, uczuciowe chłopaki, a nie. Co? Uczuciowe chłopaki, ale a nie. Oczywiście, mamie. Ja zawsze się zakocham w mamie synku, a on we mnie. Zawsze. I tak, opowiem wam o mojej teściowej najpierw, którą bardzo lubiłam. Jak żeśmy zaczęli mieszkać razem w Warszawie, była teściowa w Łodzi, ja zresztą też byłam z Łodzi, to wiecie, wyjęłam go jej z domu, nie? Już, ale lubiła mnie. Dzwoni teściowa i mówi tak, rano, o 8 chyba. Czy Pawełek już wyszedł? Ja mówię, nie wiem, bo dopiero mnie obudziłaś. No to zobacz, czy on wziął parasol, bo dziś pada. Ja mówię, gówno mnie to obchodzi. Na drugi dzień, czy Pawełek zjadł śniadanie? Ja mówię, nie wiem, nie patrzyłam. Jak trzeciego dnia zadzwoniła i powiedziała, a czy mu powiedziałaś mu, żeby uważał na samochody, to powiedziałam, odpierdol się ode mnie. No i się odpierdoliła. Znaczy przestała wydzwaniać rano, nie to, żeby się w ogóle odpierdoliła. Na przykład było też tak, że przyjeżdżamy do naszej, do teściowej, czyli do Łodzi. Ona wystawia na stole pyszną kolację, dwa nakrycia. Ja mówię, to dla kogo? No dla was. Ja mówię, a ty? Ja jadłam. To my nie jemy. To bez ciebie. Nie, no ja już jadłam. I tak staje, wiecie, w kuchni, tak wystawia tylko główkę. I ja jak najpierw mówię normalnie, no, nie, no chodź, przecież przyjechaliśmy do ciebie, a nie na to jedzenie. W domu też mamy jeść. No chodź, no dobrze, przyszła z wyszczerbionym kubkiem. I ja tak myślę, cholera, nic nie działa na tę babę normalnego. I to znalazł, wiecie, polecam wam. Zawsze antygrę. Trzeba zobaczyć, co człowiek robi, przyjrzeć się troszkę, nie spieszyć się, że uważnie. I pójść jakby, wiecie jak aikido wygląda? Oglądaliście kiedyś? Istotą aikido jest to, że się idzie, wykorzystuje energię przeciwnika i w ogóle się w nią nie wchodzi, własnej się nie angażuje, a on leci na swoje w płot na przykład, nie? No to ja tak następnym razem, a jeszcze jedno opowiem. Teściowa robiła tak, przyjeżdżamy, ona to, Pawełku, koszulkę ci kupiłam. Nikt cholerę mu się nie podobała. Albo kupiłam wam tam jakieś naczynia do domu, wcale nie chcieliśmy. Mama, nie kupuj nam, mówi Paweł. Ja mówię, Krysia, bo ja z nią była nam po imieniu. Nie kupuj. Nie, no ja lubię wam, ale nam się to nie podoba. No. Kupowała dalej. Myślimy sobie, co tu zrobić? Ja mówię, słuchaj, mam sposób. Przyjeżdżamy tak. Ona znowu nie położyła trzeciego naczynia. Ja mówię, a ty tu czego? Do kuchni. Słuchajcie, zaraz wzięła talerzyk i przyszła. Myślę, o, mam ją. Rozumiecie? To jest tak, człowiek tak zwany kontrsugestywny. To się tak nazywa w psychologii, ale nie trzeba być psychologiem, żeby na to wpaść. Albo mówię tak, wiesz co, Paweł, musimy powiedzieć tak, kup nam to, co leży na Piotrkowskiej, tam wiesz, w tym sklepie 300 metrów za tobą. Nie kupiła. Rozumiecie? Przestała kupować. Kumacie, o co chodzi w antygrze? Idziesz za czyimś ciosem w tą stronę
i nie odbijasz, nie kłócisz się, tylko mówisz, tak, okej. Okay. Ona mówi tak, pieniędzy mieć, tak, 100 tysięcy byśmy chcieli. Rozumiecie? Nie? A mówi, może wam pomogę, no świetnie, 100 tysięcy nam się przyda. No nie, tyle nie mam. No to po co gadasz o pieniądzach? Już, koniec głowy. A teraz jak nauczyłam mojego męża, a jeszcze moja teściowa przynosiła takie małe kanapeczki, dawała Pawełkowi. Tak patrzyła, jak on je. Nie? Tak się... Ja mówię, dlaczego mu nie pogryzłaś? Słuchajcie, bo to takie właśnie te mateczki, nie? Mateczki. No więc słuchajcie, mieszkamy razem. A ja miałam na początku też takie, bo moja mamusia mówiła, słuchaj, będziesz miała swój dom, to co będziesz robiła, co będziesz chciała. Znamy to, nie? No to ja sobie zaczęłam robić, co chciałam, czyli zaczęłam malować tam, wiecie, meble. Pieniędzy nie mieliśmy w ogóle, ale za to było słodko, kolorowo, fajnie. Pościel sama szłam. Tam jakieś, to były te czasy, ja jestem z PRL-u głębokiego. Wtem jakieś heklowałam, wiecie, te sweterki, no i gotowałam, w ogóle bawiłam się w dom, bawiłam, po prostu się bawiłam, strasznie mi się to podobało, a ja tu patrzę, się w ogóle nie bawi w dom ze mną. Ja tu piorę, ja tu nakładam, ja tu robię, myślę, a tak, dobra, no i tak mówię, będziesz prał? Nie, po co, przecież ty pierwszy, ja mówię, nie, ja już twojego nie piorę. Nie, no nie żartuję, ja mówię, ja wcale nie żartuję. No i słuchajcie, zaczęło się tak, mieliśmy wynajętą piwnicę, z bardzo pięknym dywanem, strasznie pamiętam go, lubiłem, już go nie mam, ale był piękny. Ja robiłam tak, spod pralki, wszystkie pawełkowe te skarpeteczki, majteczki, kalesonki, wszystko na środek tego dywana. On mówi, co to tu robi? Ja mówię, no to czeka na twoje pranie, to twoje rzeczy. No coś ty wypierz mi, mówi kotek, powiedziałam ci, że nie będę prała, no nie już, ale wiecie, bez złości, bez tam przepychania się. Mówi, naprawdę? Ja mówię, naprawdę. Mnie się nie chce. Ja mówię, to nie pierz. No i słuchajcie, powolutku, powolutku rosło. Najpierw wpadł na taki pomysł, że wyciągał i wąchał, czy coś jeszcze się nadaje do założenia. No to się parę rzeczy dało, tak, prawda, użyć parokrotnie. Nie to, żeby śmierdział, bo się mył, więc naprawdę nie było tak źle, bo pewnie by mogła mieć z tym problem. Potem zaczął sobie nowe kupować, a tu już rosło. A do nas przychodzili znajomi i mówią, a co to za kupa? Ja mówię, to nie moja, Pawełka się spytajcie. A on mówi, a to tam, a, nie? Bez wiecie, zaczęliśmy się tym oboje bawić, ponieważ on był człowiek z poczuciem humoru, ja mam poczucie humoru, poza tym, o co się mówi, ja mam wygrać, a nie się złościć, rozumiecie? Mam osiągnąć to, co chcę i robię antygrę. No więc spokojnie czekałam. Kupa urosła dłużej. Jemu się zaczęło nie podobać to, że musi sobie kupować ciągle nowe rzeczy. Powiem wam, chyba parę miesięcy to trwało, a ja spokojnie. A co mnie to? Swoje robiłam. Przyjemnie nam było w różnych innych sferach. A niech leży. Słuchajcie, przychodzę ci, jak któregoś dnia połowa kupy zniknęła. Wyprane, rozwieszone. Ja mówię, no misiaczku. Ty jesteś men? I już. Żadne, a nie mówiłam, rozumiecie? Żadne tam, no, udało mi. Nie, jesteś men? No, a mówi, wiesz, nawet to pranie, to tak nawet można prać. Mówię, no pewnie. Co to dla ciebie, mówię, nie? Słuchajcie, on się bał tej pralki chyba naprawdę na początek. Mamusia robiła wszystko, rozumiecie? Wszystko mamusia robiła. No to trzeba było przekroczyć jakiś straszny próg. No i tak zeprał wszystko swoje. No ja zacząłem jemu dorzucać, mówię, to teraz może troszkę mojego, ja mogę trochę, trochę. I zaczął się robić normalnie, nie? I różne inne rzeczy potem też już zaczął robić. I w ogóle naprawdę wiele, wiele spraw się okazało, że umie przybić półkę, coś powieść, zrobić, w ogóle różne pomalować, wiecie, i fajnie było. No, naprawdę powiem wam, dziewczynki, czasu nie szkoda. Nie szkoda, trzeba się bawić tym, co wymyśliłam. A pierwsza sprawa, to zapytać się, co ja chcę, to jest to kochać siebie, nie? Można oczywiście powiedzieć tak, nie stać mnie na pewne rzeczy, żeby się nim sprzeciwić, czy, bo jeszcze nie wiem jak, no to zniosę, ale jak długo? Mogę sprawdzić, a może coś wymyślę po drodze, nie? Ja mam wymyśleć, ja mam wiedzieć. I niektóre, przepraszam, głupie powiedzenie, niektóre feministki mówią, dlaczego kobieta znowu ma wymyśleć? Na to mam jedną odpowiedź, bo wymyśli. Rozumiecie? Jeśli ja, to jest tak jak ta Kryśka, ona ta od tego wymyśla, wie, jak możesz mieć do ludzi pretensje, że oni są od ciebie mniej twórczy?
Oni są od czego innego organizują, a ty wymyślasz. Więc jeżeli ja umiem wymyśleć, to ja mam z tego być dumna. No dobrze. Może no dobra, przykład z tym praniem. Tak? No, nie poszłaś w kłótnię. A jak to jest pokłócić ale się z Katarzyną? Ale kłócę się jak cholera. No właśnie. Jakie masz socjotechniki, żeby ta kłótnia... Ale nie chodzi o to tylko, żeby wygrać, prawda? Bo na pewno coś z niej potrafisz wynosić. Czasami ja nie wszystko robię sensownie. Okay. O nie. Czyli kłócisz się czasami po prostu z emocji. O jaka ja wredna potrafię być. Ale wiecie, mój chłop mówi tak, ty jesteś wredna. Ja mówię, no to ja jeszcze potrafię być dużo bardziej wredna niż ty wiesz. I to jest już absolutnie świadome. Słuchajcie, nikt mnie kurde nie załatwi tym, że mi powie, że jestem jakaś. Oczywiście, że jestem. Mało tego, powiem wam teraz bardzo ważną rzecz. Kiedy to odkryłam, że każdy człowiek, każdy, może ze mnie zrobić sobie w głowie użytek, jaki chce. Słuchajcie? Każdy może o mnie powiedzieć głupia. Każdy może powiedzieć, no na przykład niektórzy, mam bardzo dużo przyjemnych wpisów w Onecie i w innych tych, ale niektórzy mówią, co ta gruba baba wie no, o życiu, jak ona... Na Onecie o tobie dobrze piszą? Ma, sami przeczytaj sobie. Jezu. Ale jak? To, ale to na Onecie? Oni tam zawsze źle piszą. Nieprawda, mam cudowne wpisy. Okay. Na 20 cudownych jest jeden hejciarz i pisze, co ta gruba baba, jak ona nie umie schudnąć, to co ona ludziom radzi? I jak ona potrafi pomóc, jak sobie nie potrafi? Jak je pomóc, kurde? Taka jestem i już, to jest moja sprawa, poza tym nie jego. Jakbym chciała być inna, to bym była. O, do widzenia. I proszę się odpieprzyć. Dziękuję bardzo. Och, opowiem wam a propos, bo lubię dygresję. Bardzo jestem dumna z tej sytuacji w telewizji, bo czasami mnie zapraszają z tego powodu, że jestem gruba, czasami z tego, że jestem mądra, ale czasami z tego, że jestem gruba i temat jest o grubych, nie? No to kogo? Miller, bo ona powie, nie? Ona się... Ludzie mówią, nie, nie, nie. Ona się w tańcu nie pierdzieli, tak? Tak. Albo mówi, nie, 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 gruba pani nie jest. Ja mówię, co? Ja nie jestem gruba? To co? No puszysta, mówię, spadaj tam z tym puszysta, gruba i koniec. No to wiecie, to mnie zaprosili na ten temat gruba i było tak. Był film o tatusiu, który schudł dla swojej córeczki 20 kilo. Była aktorka, która się odchudziła, wyglądała bosko. No i był ten, jak mu tam, o Jezus, ten, słuchajcie, co z Żakowskim, Najsztub i Mucha. Obydwa się odchudziły, wyglądali no po prostu jak żurnala, patrzyli na się z zachwytem. No ja tu kurde, te same chudy, ja tu gruba na tej kanapie. No i jeszcze prawda, mnie i ta aktorka, a czy pani by się dla kogoś odchudziły? No ona słusznie powiedziała, że dla kogoś, nie, ona się dla siebie odchudziła. Ja mówię, a po co mam się odchudzać, mówię. A on mówi, no żeby pani była piękna. Ja mówię, przecież jestem piękna. No tak, o, a ja mówię, co, nie widzi pan? No i powiem wam, najpierw powiedział, zaimponowała mi pani. Tak. Ale najbardziej mi się podobało, że mu powiedziałam, nie widzi pan, nie? No bo co, kurde, ma, po co ma gały? Czy kurde piękne, to znaczy wszystko chude, słuchajcie? No przecież to jest bez sensu. To jest bez sensu. Ludzie są mali w poprzek, wzdłuż, łysi, rudzi. No uwielbiam rude dzieci z piegami. Bidne, co one się na przeżywają w szkole. Uwielbiam. Zazdrościłam tej, jak ona tam miała, Ania z Zielonego Wzgórza, no i od momentu, w którym mogłam, to już jestem ruda, nie? Że tak powiem, bo moje, mój wybór. Słuchajcie, przestańmy się, jak to powiedzieć, dawać porównywać i przestańmy się porównywać. Cudem jest to, że każdy z nas jest swój. Wybory Miss to dla mnie tak wyglądają, nie? Że idzie wysoka, szczupła, wysoka, mocna, mała, okrąglutka, mała, drobniutka, średnia taka, ta ma długie, ta ma... No chłopy, przecież, czy wy byście, kurde, chcieli, żeby po ulicach chodziły same takie, jak na wybiegu? I najważniejsze, żeby wszystkie chciały pokoju dla świata, prawda? I być miłe, tak, żeby... I głodu, żeby nie było. Nie, i wojen. Gdzieś w Afryce tak. No przecież chyba by świat... Przecież by się można było zżygać z nudów, no. Po co to komu w ogóle, żeby wszyscy... Jak tu wybrać Miss, jak one mają wszystkie tej samej długości nogi, tej samej długości włosy, tylko trochę nos inny, no. Przecież, a potem jakby szły na tym wybiegu ta mała, ta gruba, to przecież ta średnia, ta szczupła. Kto byłby Miss? Wszystkie, rozumiecie? Wszystkie są Miss. Przecież my mamy pieprznięty, durny świat. Po co wybierać kogoś, kto jest... Dziewczyny są tak cudne i piękne. Przecież to jest w ogóle, każde jest dzieło sztuki.
po cholerę coś. Oczywiście lubimy się umalować, ubrać, czasem trochę przerobić. Proszę bardzo, jak ktoś lubi. No ale zmuszać się do tego, lubić, robić jakąś urawniłowkę. Właśnie zauważyłem, że bardzo często namawiasz wszystkich, żeby wychodzili poza schemat, bo tak. Chyba nienawidzisz po prostu schematu. Nienawidzę stereotypu. Stereotyp robi, wiecie co, powiem takie słowo, umartwia życie. Czyli znaczy co czyni życie martwym? On jest potrzebny do takiego szybkiego poznawania czegoś. Takiego... Ludziom się wydaje, że jak będą robić rzeczy takie, jak wszyscy, mają zapewnione bezpieczeństwo. Chcę wam powiedzieć, kurde, że gwarancji nie ma nigdy i nigdzie. I to jest to coś, z czym się mamy spotkać oko w oko. I wcale się tego nie bać. Jeżeli się nas nauczy, wracamy do tego, mamy uczyć dzieci zaufania do siebie. Mamy uczyć dzieci, że są cudem natury. Ludzie są cudem natury, a nie mają być zabójcą natury. Niszczymy ziemię, niszczymy naturę i niszczymy siebie. A mamy możliwości takie, że Jezus Maria, możemy żyć 125 lat w szczęściu, pogodzie. Widzieliście, pamiętacie film Fortepian? Pamiętacie, tak, tam są aborygeni, prawda, którzy leżą sobie na tych drzewach, wszyscy naraz, goli. Dzieci, baby, dziadkowie, dorośli, przywalają się w rzece, po tej łące, po tych gałęziach, zjadają sobie te owoce z drzewa, są pogodni, cudowni, dobrzy dla siebie. A z drugiej strony siedzi facet, który obcina swojej kobicie palec w nienawiści za to, że ona kocha fortepian, a nie jego. A za co go miała kochać, jak on był sztywny, zimny i straszny. A tam są, pamiętacie, jak to przedstawienie było, kiedy te głowy spadały i ci aborygeni myśleli, że to naprawdę. I oni się tak przejęli, że natychmiast zaczęli lecieć ratować. To są te cywilizacje, które właśnie, o tamtych ludziach się mówi prymityw, to my jesteśmy prymityw, a nie oni. To my psujemy życie i radość swoją. To jest szczęście, prawda? Być w pogodzie, być w ufności, mieć nad sobą. Oczywiście, że łatwiej tam, gdzie pomarańcze wiszą, bo można je, czy banany, nie można je zrywać. Ale u nas też nieźle wisi, jabłuszka wiszą, gruszeczki, śliwki. No jak, ale przecież szczęśliwy człowiek w Polsce to jest taki, co ma piątki, później idzie na ładne studia, ma super pracę. Tak, jak będę miał lat tyle, to będę właśnie, to potem będę miał mieszkanie, potem będę kupił samochód, a potem się ożenię, jak będę miał 27. Ja mówię, a co się stanie, jak zakochasz się wcześniej? A co się stanie, jak będziesz miał 27 i na przykład rozejrzysz się i pomyślisz, a nie chce mi się, bo jestem zmęczony. O, tak nie będzie. Ja mówię, skąd to wiesz? Rozumiecie, znacie to powiedzenie, że jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to miej plany. Nie? Jest drugie, to ja uważam, chcesz być nieszczęśliwa, miej scenariusze. Oczywiście nie o to chodzi, żebyśmy nie mieli żadnych marzeń, czy nie wiedzieli, co chcemy. Fajnie, wiedzmy, co chcemy. Wiedzmy też, ku czemu idziemy. Ale wiedzmy też, że podróż jest ważna. Może dojdziemy, może nie, może się po drodze okaże, że to już tu. Nie? Coś się stanie, a nie dopiero gdzieś tam. Może się okaże, że ten człowiek właśnie, nie spodziewałyśmy się, a właśnie ten człowiek, a nie tam ktoś tam, wiecie, pan niezdobyty, pan wymarzony. Jaki wymarzony, kurde, realni ludzie mają być, nie ma nie. Wymarzeni to są nieobecni, nie ma takich. O panu Cześku miało być, to jest miejsce na pana Cześka. Pan Czesiek to jest taki chłop, co to wiecie, kran naprawi, a jak nie naprawi, to wezwie innego hydraulika i się nie obrazi, nie? Który poklepnie babę w dupę i powie przy dzieciach, o ty moja kochana, nie? Przytuli, powie, a na co ty byś miała ochotę? A powie, no dobra, tym razem nie mam na to, ale na przyszłym miesiącu to jakoś rozkładam i ci kupię. Rozumiecie? Normalny, ciepły, sympatyczny, fajny chłop. To jest pan Czesiek. Wychodzi na to, że naszą rozmowę rozpoczęliśmy od pana Cześka i podróży. I też skończyliśmy na podróży i na Cześku. Znaczy naszą rozmowę. Fajnie podróżować z Cześkiem. To musimy zapamiętać. Podróż z Cześkiem, the best of. Także szukajcie Cześków. I teraz zaczyna się ta genialna część, prawda? Kiedy ja mogę rozprostować nogi, pochodzić z mikrofonem, a wy zadajecie pytania. Przypuszczam, że będzie może pytań. Nie wiem jak to. Chyba będziemy mikrofonem rzucać po prostu. I kto pierwszy, ten lepszy. Więc nie wiem.
czas start, ty wskazujesz, kto najpierw, czy coś takiego. Kto chce zadać pytanie Kasi? Wiecie, że pierwsze zawsze jest najtrudniejsze. Jak to w ogóle się nie pchajcie. Tutaj się pani wyrwa, super. No, pewnie zawsze w ostatniej ławce, prawda? W szkole. Dzień dobry, mam na imię Agnieszka. Witaj, i Agnieszka. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Dziękuję pani za wszystkie lekcje, które odrabiam. I bardzo sobie cenię, bo teraz jest kryzys u mnie, który jest rozwojowy. I to jest życzę super. Szczęścia. Kryzys, przystanek do szczęścia. Tak. Ale mam takie pytanie, bo jesteśmy w okolicach Dnia Matki. I wiem, że pani zadaje takie pytanie. Można zadać je tutaj. Ile macie szczęśliwych matek? Tak. No i teraz może tak. Może kto ma szczęśliwą mamę? Kto ma szczęśliwą mamę? Dwie tu, tam trzecia łapka, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, no dziesiąta, no aż dziesięć. To się poprawia. Ja mam takie pytanie do pani. No. Co się robi? Jak się wspiera? Mhm. Bo ja bardzo chcę i wspieram. Córkę? Nie, matkę. Matkę, jak się wspiera? To znaczy powiem tak, nigdy nie planowałam być terapeutką własnej matki, bo to nie o to chodzi. Nie można. Ale co się robi z taką mamą, no, która podlewa ogródek własnych krzywd? Co kochanie, się kto ma taką matkę? Bo tu podejrzewam, że jakby o to się więcej podniesie. Strasznie ważne pytanie. Ja bym powiedziała odwrotne, powinno być, jak się chronić przed taką matką, która podlewa ogródek własnych krzywd. Bo jak pani jej chce pomagać, to pani energia, zawsze odpowiadam to tak, zawsze człowiekowi, który zarabia i dostaje pensję, wolno przyjść do domu, wrzucić do klopa i spuścić wodę, wolno mu. Wolno, dlaczego nie jego pieniądze, prawda? Zarobił, może z nimi zrobić co chce. To jest energia, która idzie w dym. Kobiety, a tego w Polsce niestety od cholery mogłybyśmy tu uczciwie zapytać, która z pań tutaj uprawia ogródek swoich krzywd. To by też było ciekawe, która jest na tyle uczciwa wobec siebie, że se to powie. Ale podejrzewam, że niedużo, jeżeli w ogóle. To jest robota głupiego, kochanie. Pomagać matce, która lubi być nieszczęśliwa. Słowo lubi być nieszczęśliwa jest oczywiście dziwne, prawda? Bo nikt nie powie, że ja lubię być nieszczęśliwa. Nie. Ona nienawidzi być nieszczęśliwa. Ona by strasznie chciała być szczęśliwa, tylko za cholerę przecież nie można. No bo przecież dziecko nie robi tego, co trzeba. Mąż nie robił tego, co trzeba. Jak robił, to już jest drogi nieboszczyk. Bo może, wiecie, jak jest drogi nieboszczyk, to jeszcze się tam coś o nim dobrego da powiedzieć, nie? I wypucować jego grób. Ale ten, co żyje, to nie. Bo przecież świat jest do dupy, bo przecież ludzie są wredni. W ogóle ktoś, kto przerobił swoje życie, ja to nazywam krzywym interesem, na poczucie, że należy mi się specjalne współczucie, specjalne, bo nikt tak kurde nie cierpi jak ja, to jest osoba toksyczna do nieprzytomności. Niebywale, jeżeli się ma taką mamę, to głęboko współczuję. Moja też umiała być nieszczęśliwa, tyle tylko, że na szczęście miała też sporo fajnych rzeczy, które lubiła. Więc jakoś tam naprawdę sporo fajnych się rzeczy od niej nauczyłam, ale trudno było jak cholera. Natomiast jak mama jest, wiecie, na przykład znam tak, taka dziewczynka, która właśnie tak już jakoś tam odbiła od tej mamy, już nie mieszka z nią, już zapomniała jak to jest na co dzień. No zabiorę mamę na wyjazd zagraniczny, bo nigdy nie była, tak marzyła o Grecji. Wraca z tej Grecji, przychodzi do mnie. No po prostu flak. No jak było fajnie, mówię, nie? Z mamusią było cudnie w Grecji. Tak, jedzenie było niedobre. Woda słona. Pościel była ta. Woda słona. Woda słona, pogoda nie taka. I w ogóle na co to kurde pieniądze wydawać? No i ci ludzie, ci Polacy, a ci Niemcy, a ci w ogóle po prostu, wiesz, dziecko, naprawdę, powiem ci. Ja wiem, no i zabierzesz jeszcze mamusię, do Włoch może zabierzesz, pokażesz, Włochy jednak ładniejsze, nie? Albo mamusia marzyła o pięknej bieliźnie, to inna z kolei panienka, to ona jej, wiecie, pierwsza pensja. Są córeczki takie durne, przepraszam, że nazywam rzecz po imieniu, one są kochające, ale takie durne, myślę tak, jak mamusia całe życie mówiła, na nic nie miałam. Ja nic nigdy dla siebie, ja wszystko dla was. Ona myśli, Boże, zarobię i przyniosę tej mojej matce tą piękną haleczkę. I ona się tak ucieszy. Przychodzi, a na co te pieniądze wydajesz?
No wiesz, naprawdę nie miałaś co wymyśleć? Ja wie co, i jeszcze nie wiesz? Jeszcze nie dotarło? Antygra, kochanie, wyłącznie. Jeśli chce pani, a nie wiem o co pani pyta, czy o swoją mateczkę, czy o jakieś inne, jeżeli chcemy coś zrobić, na przykład matka jest chora, całe życie była chora, nie? I tak, synuś już wyjechał do Peru, jedna mądrzejsza córeczka już jest w Ameryce Północnej, a ta głupia ci pensja, która ją kocha nad życie, siedzi przy mamusi i myśli, że jak się zapracuje na śmierć, to usłyszy, to tylko ty byłaś tą dobrą córką. Nie, zawsze usłyszy, że ten, co jest w Peru, to jest najcudniejszy i ta, co siedzi w Stanach, to ona jest najmądrzejsza. Bo ten jest ukochana, ta jest najmądrzejsza. A ty, dziecko, no ty zawsze nieudana byłaś. No zawsze z tobą kłopot miałam. Nie? I ona tak z tej pierwszej pensji kupiła, przyniosła, wydała pieniędzy, no bo przecież musi być dla mamusi, nie? I usłyszałam, wie co, chcesz może jeszcze w mordę dostać? Rozumiecie? Jeszcze chcesz, co chcesz jeszcze? Słuchajcie, niestety toksyczność, można właściwie bardzo jasno powiedzieć, to jest wybranie cierpienia. Koniec, kropka. Rozumiecie? Wybranie cierpienia. Wszyscy dostaliśmy w dupę. Jedni bardziej, jedni mniej. Wszyscy. Tylko niektórzy robią z tego użytek mądry i mówią sobie, nie chcę dostawać w dupę. Nie podoba mi się. Wcale nie mam ochoty mojej dupy wystawiać na kopy. Moja dupa jest do czego innego, nie? A oni mówią tak, Boże, nikt tak nie dostał w dupę. Co to jest? Nagroda! Została pani pierwsze miejsce w konkursie. Nagroda. Nikt tak nie cierpi. No i odbierz tu takiej. No będzie się za... Rozumiecie? Będzie się zapierała. Fakt, że to jest sprawa nałogu, to jest sprawa przyzwyczajenia. Również sprawa czegoś takiego. Człowiek by powiedział świadomie, no nie chcę wybrać takiego życia. Owszem, są ludzie, słuchajcie, którzy zostali bardzo złamani w dzieciństwie. Są ludzie, którzy mnie nie spotkali po drodze kogoś dorosłego jako dziecko, który by w nich zobaczył kogoś fajnego. Zawsze pytam, były jakieś osoby, jakaś ciocia, jakiś sąsiad, jakaś mama przyjaciółki, jakiś chłopak fajny, jakiś nauczyciel, jakiś ksiądz, jakiś, na przykład chłopaki bardzo często mówią, uratował mnie mój trener koszykówki, mój od żeglarstwa, nasz pan od WF-u, nie, bo zobaczył, że jestem fajny facet, się ruszam, tego to mnie uznał, nie? I poczułem, że warto, tak samo jak jedna dziewczynka mi powiedziała, mówi, moja pani od polskiego, nasza wychowawczyni, zawezwała mnie, mówi tak, powiedziała mi tak, Zosia, ja wiem, że ty jesteś z bardzo trudnej rodziny, ja nic na to niestety nie mogę poradzić. Wiem, że ty nie masz kiedy się i jak uczyć, że ty masz bardzo trudne warunki, a bardzo się starasz. U mnie będziesz miała zawsze o 1,5 stopnia wyżej niż było, by dostało inne dziecko, które ma normalne, dobre warunki, bo ja doceniam to, jak ty się starasz. Ona mówi, to był jedyny człowiek, który mnie zobaczył, rozumiecie? Zobaczył ją, a nie wyniki, nie osiągnięcia typu wypracowanie. Nie to, jak ona mówi, bo ona mówi tak, jak mówią w jej domu. Brzydko, nie? Tam nikt nie pilnował, jak się mówi. Ale ona jest Zosia, a nie byle co, prawda? I ta pani powiedziała, ty nie jesteś byle co, ty jesteś wyjątkowa. I ona poczuła, to warto żyć. Rozumiecie? Jeden człowiek dziewczynę uratował. Bo taki cudny, mądry człowiek. I pytam, miałaś kogoś takiego? Nie, że ktoś nie miał. Opowiem wam z tych najgorszych niestety opowieści, na przykład tych alkoholowych właśnie w tych rodzinach, czy oczywiście wcale nie trzeba, żeby była alkoholowa, takie rzeczy się dzieją też indziej. Taki był chłopak, który bardzo płytko oddychał. Ojej, zdaje się, że ja opowiadam nadal, a nie odpowiadam na pytanie. No ale to tak ze mną jest. Źle oddychał i myśmy z kolegą terapeutą prowadzili tą grupę i bardzo trudno było, na szczęście długo trwała. W końcu, słuchajcie, przypomniał sobie takie doświadczenie, bo to tak jest, że ludzie zapominają o cierpieniu w dzieciństwie, bo to jest tak straszne, że nie chcą. Że jego tatuś, alkoholik, jak się kiedyś nachlał, to go złapał, miał ze 3,5 roku, za, tu wiecie, za kurteczkę i wystawił go z 4. piętra, tak trzymał go z tą kurteczkę i mówił, zaraz szczeniaku puszczę. Wyobrażacie to sobie? I on wisiał nad tą przepaścią i takie... Widzicie to, nie? I po prostu przestał oddychać. Dotąd oddychał tylko. Więc jak żeśmy to sobie przypomnieli, no tośmy przepracowali tą sytuację, tatusia, to się robi, są różne sposoby, bardzo to
cudownie działa, w ogóle fantastyczną rzeczą w terapii jest to, że można przeszłość przerobić. Można ją, jak to powiedzieć, inaczej, dać jej inne znaczenie. Przede wszystkim dostał wsparcie. No nie będę wam tego opowiadać, to trzeba samemu pójść i zrobić sobie. No i zaczął potem oddychać. Ale wyobrażacie sobie coś takiego? Albo opowiem wam jeszcze, bo uważam, że trzeba wiedzieć takie rzeczy, bo my jak nie zajmujemy się tym zawodem i oglądamy ludzi na ulicach, to mamy taką tendencję. O, wszyscy ładnie ubrani, dokąd się spieszą, wszyscy mają sprawy, wszyscy są zajęci, im jest fajnie, a mnie jest trudno, bo ja właśnie idę i w środku mi coś łuka, prawda? Bo ja cierpię, bo on nie zadzwonił, albo bo mi nie wyszło, albo bo nie mam pieniędzy, albo bo nie jestem taka ładna jak ona, albo bo bym chciała coś tam, prawda? I patrzę, a o im jest fajnie. Nieprawda, wszyscy coś w sobie mamy. I to trzeba wiedzieć. Taki chłopak, słuchajcie, który opowiedział najpiękniejsze przeżycie z moim tatusiem. No posłuchajcie, tatuś alkoholik, z agresywnych, bo nie wszyscy są. Nigdy nigdzie z nim nie chodził, nigdy go nigdzie nie zabierał. Chłopak miał coś tam z 5 lat czy 4. I tatuś mówi, idziemy na spacer. A był już uchlany. No to on się strasznie ucieszył, że idą na spacer z tatusiem po raz pierwszy. I zaczął podskakiwać z radości. I tak podskakiwał, że się zsunął nóżkami z krawężnika takiego wysokiego. On się przewrócił. Tatusia szlak trafił, bo takiego tatusia szlak trafia na wszystko, dokładnie. I go sprał, tak go sprał, że dziecko nie mogło się ruszyć. I wtedy go sobie posadził na ramię. Wiecie, tak na... I niósł go do domu. I to było najpiękniejsze wspomnienie z tatusiem. Tatuś niósł mnie na ramionach. Wiecie, jaka postawa z tego się rodzi? W życiu masochizm. Rozumiecie? Ból i miłość to jedno. I takich bym wam mogła dużo, ale po co? Chcę wam tylko pokazać istotę pewnych rzeczy. Jak się rodzi, i oczywiście mama taka, najpierw może być bardzo nieszczęśliwa jako dziecko, bardzo źle później traktowana. I co jej zostaje? Tylko cierpienie, rozumiecie? Jej wartość polega na tym, że nikt tak nie cierpi jak ona. Jeszcze tylko skończę zdanie, tyle tylko, że ona nie ma nic innego do dania. Więc kochanie, chronić się. A takiej mamie powiedz tak, mama, jeśli chcesz mieć ze mną kontakt, to tylko wtedy, jak będziesz wobec mnie uprzejma. I będziesz dziękowała za to, że się z tobą spotkałam i będziesz miła. Porozmawiamy sobie o ciuchach, o filmie, powiem ci, że się za tobą stęskniłam, wypijemy kawkę i ja spadam. Rozumiecie? A jak zaczniesz marudzić i zaczniesz mi mówić, że ja źle żyję i że ja nie oddaję ci całego swojego życia, a ty mi całe swoje życie oddasz, mamusiu, wiesz co, mam coś, która godzina? 17. Mam coś ważne, mam ważne spotkanie 17:30. Papa, całuję cię, rozumiecie? Nie kłócić się, nie mówić jej, słuchaj, źle żyjesz. To jest jej sprawa, jak ona żyje. W ogóle odczepcie się od rodziców. O. Pani Kasiu, ja mam na imię Joanna i chciałam zapytać w nawiązaniu do pytania, które było przed chwilą zadane, ale nieco inaczej. Jak pomóc komuś i jak się zachować, jakie są granice odpowiedzialności, jeżeli okazuje się, że na przykład pojawia się depresja, pojawia się stan, który może być maskowaną depresją albo no jest takim zachowaniem, które ewidentnie idzie w kierunku apatii, niemocy i osoba, załóżmy na przykład właśnie bliska mama, odmawia leczenia, tak? Czy odmawia pójścia w kierunku diagnostyki, w kierunku zdrowienia. Może najwyższy czas, żeby mamusia się położyła i nic nie robiła. Może to jest jedyna wersja, jaką ta mamusia jest w stanie wykonać, żeby się wszyscy od niej odczepili. To jest ta właśnie depresja dostała bardzo złą jakby opinię od nas, zawsze miała złą, bardzo ma taki złą jakby prasę, jak to się ładnie mówi, nie? Uważana jest za jakiś koszmar naszych czasów. Jest, moim zdaniem, jest objawem w naszych czasach tego, że nie dbamy o siebie, tylko zapieprzamy. Nie można cały czas zapieprzać. Jeśli nie czytałyście o sikaniu, to też nie czytałyście, nie bójcie się rozmamłania. W ogóle polecam, nie bój się życia, bo tam są właśnie parę takich rzeczy. Nie musi rozmamłania. Mamusia, która zawsze jest w pogotowiu, kiedyś w końcu będzie miała depresję. Należy powiedzieć tak, drogie dzieci, pamiętacie taki słynny, a teraz kochane dzieci, pocałujcie misia w dupę?
No, a teraz, kochane dzieci, pocałujcie mamusię w dupę. Nie ma mamusi, mamusia wyjechała, mamusia leży, mamusia ma was gdzieś. Nas? Tak, moje kochane dziateczki, was. I tatusia, i pieska, i kotka, tylko siebie nie. Bo mam was dosyć, nie? Ale nie trzeba doprowadzać do sytuacji, w której mam was dosyć. Tylko sobie zdać sprawę, że właśnie fajnie, żeby nie doszło do tego. Wiecie co, kochani, żebym nie musiała mieć was dosyć, to się wypisuje na 2 dni, na 3 dni, na tydzień. Nic się nie stanie, świat się nie zarwie. Najwyżej dzieci będą jadły codziennie pizzę, co mówią mamusie, prawda? On im tego pizzę będzie dawał albo parówki, no to co? Zdanie się, coś będą szczęśliwe. Natomiast mamusia, która ma depresję, powiedzieć, kochanie, połóż się, leż i sprawdź, jak ci będzie. Czy śpisz, czy ci wywietrzyć, czy cię przykryć, czy ci coś postawić, co będzie pachniało koło ciebie. I zobaczyć przede wszystkim, jeżeli jeszcze coś dociera z takich rzeczy, to znaczy, że potrzeba tak naprawdę czułości, opieki, takiego przyzwolenia przede wszystkim. Bo człowiek, któremu się już zupełnie nic nie chce, to i tak mu się już nic nie chce. No to niech mu się trochę... Słuchajcie, dużo ludzi wyszło z tak jak ja z mojego lęku, że się po prostu potem dużo lepiej czuje. Tylko niektórych ludzi depresja ratuje. Niektórych ludzi alkoholizm uratował, rozumiecie? Dlatego, że gdyby nie popadli w coś, to by się musieli zabić. A stać ich na przykład na to, a kurde, to pójdę sobie do szpitala psychiatrycznego. Niech się tam mną zajmują. Mam dosyć, nie? Czego mam dosyć? Samotności, tego poczucia obciążenia, tego, że nikogo nie obchodzi tak naprawdę, co się ze mną dzieje. A co to znaczy naprawdę obchodzi? Naprawdę to jest powiedzieć, to i to mogę ci dać. Widzę, co się z tobą dzieje przede wszystkim. Czy dobrze rozumiem, zobaczcie, co, znowu to samo, czy dobrze rozumiem, że to i to się z tobą dzieje? Bo jak nie, to mi powiedz. Co ode mnie możesz dostać? Powiedz uczciwie. I odpowiadam uczciwie, tyle mogę dać, tyle nie mogę. Nie można oszukiwać, że mogę dać wszystko. Nie mogę. W ogóle tak, chcesz tyle? To bierz. Chcesz 30%? Chcesz 60%? Mam tyle, to bierz. Nie chcesz, to nie bierz. 100% nie dam, bo ja mam swoje sprawy, swoje życie. Rozumiecie? W ogóle prawda nas leczy, ujawnianie nas leczy, uczciwość nas leczy i rzeczywiste otwarcie się na siebie. I to nie znaczy, że mam się poświęcić. Na poświęceniu nikt nie korzysta. Są tylko strony, które za dużo dały i nic nie dostały. Ktoś, kto się poświęca, uważa, że jest święty. My nie jesteśmy święci, ani nie będziemy. Dlaczego mamy? W ogóle co za pomysły, kurde, żeby człowiek był święty? Aniołowie są. Niech oni się tam z góry, można powiedzieć, mamusia, modlimy się do twojego anioła. No i jeszcze do Bozi, nie? Ale ja nie jestem święta. Normalna baba ze mnie, nie? Pamiętacie, ja wiem, ile mogę dać. Tak samo jak ktoś odezwał się do mnie, facet mojej koleżanki i mówi, potrzebuję, czy możesz mi pożyczyć 20 tysięcy? A ja wiem, co to za dupek jest. Powinna mu powiedzieć, że w ogóle nie, ale jak ta jeszcze była, dzisiaj bym mu powiedziała spadaj, a potem powiedziałam nie, 1000 ci pożyczę. Niestety mu pożyczałam, że nie zobaczę tych pieniędzy, ale myślałam, a tam, jest taka zasada, jeżeli komuś pożyczasz, to pożycz tyle, żebyś czuła, że nie stracisz, jak nie odda. Rozumiecie? No to 1000 mu ofiarowałam, ale 20 spadaj. Ostatnie szybkie pytanie, bo później jeszcze musimy mieć czas na podpisy, prawda? Tam pani. Tak, dobra, to już biegnę. Biegnę, ta. Dużo. Niektórzy ludzie mówią, że to, co ja mówię, to jest bezwzględność. Owszem, tak ma właśnie być, rozumiecie? Pojęcie twardej miłości nie ma być nadopiekuńczością. Na nadopiekuńczości wyrastają niezdrowe, biedne, oszukane dzieci, rozumiecie? Oszukane. Mamusia cię tak kocha. Gówno prawda. To jest kolejny mit polski. Wszystkie matki kochają swoje dzieci. Nieprawda. Dajmy kobietom odpocząć. Nie musimy kochać, rozumiecie, swoich dzieci. Nie ma obowiązku. Jest albo kochanie, albo nie. Albo jest lęk, strach, niepewność.
dopóki tego w sobie nie przekroczę, nie dam sobie do tego prawa, nie będę mogła kochać. Rozumiecie to? Muszę się najpierw zgodzić, najpierw pokochać to, że się boję. A potem mogę kochać. No. Dzień dobry Pani Kasiu, ja mam na imię Agnieszka. Witam. I po pierwsze chciałam Pani podziękować za to, że Pani jest w Krakowie, ale w ogóle, że Pani jest. Dziękuję. I myślę sobie, że wiele osób tutaj nie miało okazji iść do psychologa, a dzięki Pani książkom psycholog przyszedł do nas. Nie, i to jest bardzo ważne i potrzebne, uważam. A moje pytania dwa są takie z tej pozytywnej bardziej części. Ja chciałam Pani zapytać przede wszystkim, skąd Pani bierze tą pozytywną energię, tą dobrą energię, tą zarażającą energię? Od Bozi. No tak, Kasia, urodziłam. Mam też takie momenty, kiedy siedzę. Śmieję się, znacie taki dowcip fajny? Baco pytają dziennikarze, co Baca robi przeważnie? Ano siedzę i myślę. A jak Baca nie ma czasu, a to ino siedzę. No to ja czasem tak siedzę, wiecie, taka jestem, Jezusku. Trzeba by dupę podnieść, a mnie się tak, wiecie, żeby mnie się tak chciało, jak mi się nie chce. Uwielbiam ten tekst. Tak mi się czasem nie chce i wtedy co robię? Nic. Już, mówi pani, siedzę. Okej, okay, a moje drugie pytanie, takie już bardziej humorystyczne, gdzie poznać Cześka? Chciałabym. No. Chciałabym. Drżała. Cześki to są te facycie, o których wy mówicie, że oni są nudni. Ponieważ kochacie się w wiecznych chłopcach, a wieczny chłopiec ma, wiecie, musi mieć boginię i ty właśnie jesteś tą boginią, tylko tak za 2 miesiące albo za 3 lata, no może zacznę, będzie miał nową boginię, bo przecież bogini musi być nieodgadniona i w ogóle do zdobywania, nie? I on się musi przecież sprawdzić kolejny raz. I wieczny chłopiec to jest ten, z którym, prawda, ta gitara i te jezioro, cudnie na romans. A Czesiek to jest ten, o którym mówicie, o matko, miał zadzwonić i zadzwonił, no co za nuda. A ten tak, wiecie, tak zauro, i poszedł. Gdzie on jest? Boże, tak zostawił we mnie taką tęsknotę. Kurde, chcesz żyć z tęsknotą, to se żyj, rozumiecie? W ogóle przestańcie sobie wymyślać, o Jezu, coś mnie zatkało, tą romantyczność. Romantyczność się od czasu do czasu sama zdarza, jak chcecie, to sobie zróbcie kolację ze świecami z przyjaciółką. Bardzo przyjemnie, naprawdę. I ugotujcie sobie takie pyszne rzeczy. Natomiast Cześki są, tylko trzeba je wyłuskać, docenić, no jakby go tak mu dać, mu prawo bytu, no. I wtedy się odwdzięczy bardzo. Bardzo. I powiedz mu, wiesz co, te wszystkie facety, takie wiesz, te metroseksualne, Drwal to już jest bliżej Cześka, chcę wam powiedzieć. No. Zakochałam się w drwalach Holandii, tak. Ale to i powiedz, ty jesteś taki swój. Czesiek jest taki swój. A my chcemy tych przeżyć. A co to tak codziennie taki on taki przyniósł, zrobił? I jeszcze obrał kartofle? I jeszcze mówi, wiesz, dorzuć z tych kartofli, bo lubię. No. Razem zjeść kartofelki, a propos, kiedyś mieliśmy właśnie z moim mężem takie, skochaliśmy oboje kartofle z siadłym mlekiem. No i przyszedł raz do nas kumpel i mówi, o fajnie, kartofle z mlekiem jecie, super. Następnym razem nas odwiedził, mamy kartofle z mlekiem. Trzeci raz przyszedł i mówi, chyba wam pożyczyć trzeba pieniędzy. A mówi, nie, lubimy kartofle z siadłym mlekiem. No. Także dziewczyny, pamiętajcie, Czesiek, kartofle z mlekiem, to jest to. Ja zwalniam miejsce tutaj, zostawiam Kasię w waszych rękach, tylko mam prośbę, nie stratować to po pierwsze. Po drugie, jest was mnóstwo, więc... Nie, no przecież nie wszystkie będą miały książki, nie? Wszystkie mają, wiesz, ile tam książek się sprzedało? Także dziewczyny i panowie też. O Jezusie Maryjo! Bardzo prosimy, szybki autograf.